Widzę, że sala jest zagospodarowana w ten wieczór, zapraszam. A chyba zacznę, bo jesteśmy już z malutkim poślizgiem. Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Dobroszan Rudziewicz i witam w imieniu Ośrodka Myśli Politycznej w Krakowie oraz Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego na kolejną, a zarazem ostatnią, ale ostatnią tylko w tej serii. Spotkań dyskusyjnych w ramach projektu Czas na II Rzeczpospolitą, program popularyzowania historii i dziedzictwa intelektualnego II Rzeczypospolitej. Jest to projekt dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Jutra 2014. Tym razem przedmiotem analiz i wymiany opinii będzie polityka zagraniczna II Rzeczypospolitej i pozycja państwa polskiego na arenie międzynarodowej w okresie międzywojennym. Do udziału w dzisiejszej dyskusji zaproszenie przyjęli, a nie tylko przyjęli, ale zjawili się osobiście. Przedstawię porządku alfabetycznym. Pan doktor habilitowany Jan Jacek Bruski, Uniwersytet Jagielloński. Pan doktor Maciej Korkuć, Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie. Pan profesor Marek Kornat, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i pan dr Maciej Zakrzewski z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Do śledzenia czekającej nas rozmowy zachęcał tytuł, jak ktoś do wiedzy o tym spotkaniu dotarł przez internet, tytuł brzmiał Między Niemcami a Rosją, czyli gorzej być nie mogło, ze znakiem zapytania. Polityka zagraniczna II Rzeczypospolitej, próba bilansu. Inaczej niż u początków III Rzeczypospolitej, to powiem teraz mój prywatny pogląd, ale chyba jakoś tam ugruntowany, dziś mamy do czynienia z jakimś zauważalnym wzrostem zainteresowania historią w ogóle, także w wymiarze popularnym, historią Polski już w większym szczególe, a historią XX wieku zwłaszcza, w tym także historią Polski międzywojennej. Przedmiotem tego zainteresowania, a nawet gorących sporów toczonych również na łamach w miarę wysoko nakładowej prasy opinii, jest także polityka zagraniczna II Rzeczypospolitej, aczkolwiek ośmielę się zauważyć, traktowana w sposób jednak mocno wybiórczy. Tematem tych najbardziej ożywionych, by nie rzec ostrych, szeroko komentowanych debat jest najczęściej, czasem mam wrażenie, że wyłącznie, ale to pewnie już przesada, kwestia relacji II Rzeczypospolitej z III Rzeszą Niemiecką w latach i miesiącach bezpośrednio poprzedzających wybuch II wojny światowej. To właśnie głównie w tym kontekście tematycznym i czasowym toczy się dziś u nas bardziej publicystyczne niż stricte historyczne spory o ocenę polskiej polityki zagranicznej. Tak, jakby ta międzywojenna polityka zagraniczna zaczęła i skończyła się na ministrze Becku, a problemy II Rzeczypospolitej z Niemcami zaczęły się od dojścia do władzy Adolfa Hitlera. Otóż jestem pewien, że dyskusja, która dzisiaj się tutaj odbędzie, w tym gronie, w tej sali, obejmie po pierwsze, mimo koniecznych skrótów, całokształt polityki zagranicznej Polski międzywojennej, od jej narodzin, wraz z odzyskaniem niepodległości po upadek II RP, po klęskę wrześniową, a po drugie sięgnie również do takich aspektów tej polityki, jak kwestia instrumentarium, instrumentów prowadzenia oraz inne niż geopolityczne uwarunkowania wewnątrz krajowe, demograficzne, narodowościowe, rozmaite. Czyli do takich aspektów uwarunkowań polskiej polityki zagranicznej w okresie międzywojennego, o których no, czytamy, słuchamy trochę rzadziej w takich popularno-naukowych czy publicystycznych dyskusjach. Proponuję zacząć od choćby zdawkowego omówienia, naświetlenia punktu wyjścia polityki zagranicznej II Rzeczypospolitej. Po państwach zaborczych II Rzeczpospolita odziedziczyła mimo wiadomej nędzy powojennej i tego podziału i wszystkiego, jakieś zasoby strukturalne, administracyjne, jakieś kadry, coś i kogoś, na czym można było zacząć budować nie tak kompletnie, od
Zera, no na tym tle, chyba że się mylę, polityka zagraniczna była szczególnie trudna do zaczynania, ponieważ tutaj tych zasobów, które można było przejąć po zaborcach, no, no było szczególnie mało. Tutaj ta przerwa w niepodległym bycie i istnieniu niepodległego państwa polskiego, które prowadziło jakąś politykę zagraniczną, była szczególnie chyba duża. Jeśli właśnie chodzi o kadry, struktury, procedury, ale być może to jest ogląd laika, być może naukowcy mają lepszy wgląd w te sprawy. W każdym razie, ponieważ prawie wszystko budowaliśmy wtedy prawie od zera, politykę zagraniczną być może szczególnie od zera, i to jeszcze w warunkach wojennych, plebiscytowych, powstańczych, to wszystko się rodziło. Chciałem zacząć od pytania skierowanego do wszystkich, kto pierwszy będzie chciał w tej sprawie zabrać głos. Czy nie byliśmy w jakimś sensie genetycznie skazani na słabość w dziedzinie dyplomacji ze względu na te trudne uwarunkowania, nie tylko te geopolityczne, zewnętrzne, ale także słabość wewnętrzną w punkcie startu? A może mieliśmy jakieś atuty i mimo trudności znaczące osiągnięcia już w tych pierwszych miesiącach i latach II Rzeczypospolitej? Kto z panów chce? Pan dr Jacek, Jan Jacekowski. Może rzeczywiście bym zaczął, bo wydaje mi się, że ten obraz, który pan moderator nakreślił, jest trochę zbyt czarny. Myślę, że początki były oczywiście trudne, ale były pewne atuty, po które można było sięgnąć zaraz od progu niepodległości. No przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że jednak sprawa polska dysponowała pewną siłą, pewną wagą. Przez cały wiek XIX była obecna. Z tą sprawą polską w swoich kalkulacjach w ten czy inny sposób mocarstwa się liczyły, brały je pod uwagę. I to oczywiście na miejscu było przypomnienie działań Hotel Lambert, tego takiego nieoficjalnego, można powiedzieć, MSZ-u na uchodźstwie, ale oczywiście tutaj nastąpiło przerwanie ciągłości w latach poprzedzających I wojnę światową. Na pewno te polskie akcje na giełdzie międzynarodowej spadły. No ale przecież w okresie I wojny światowej znowu następuje aktualizacja. Następuje aktualizacja i powstają też struktury. Dlatego, że to nie jest tak, że zaczynamy od zera w listopadzie 1918 roku, ale są zalążki i resortu spraw zagranicznych, i służby dyplomatycznej, które powstawały przy Radzie Regencyjnej. No, a z drugiej strony są te struktury Komitetu Narodowego Polskiego, są przedstawicielstwa w stolicach mocarstw zachodnich. Mamy Paderewskiego, który działa przede wszystkim w Ameryce, prawda? Mamy Pilca, mamy Sowańskiego w Londynie. Także to są te atuty. No oczywiście potem powstaje problem, jak je wykorzystać i jak scalić te struktury, które powstawały przecież po dwóch stronach barykady, można powiedzieć. No ale to się udało dosyć szybko. Dosyć szybko dzięki, oczywiście nie bez trudności, ale dzięki takiemu dosyć dobremu posunięciu, bardzo dobremu posunięciu Piłsudskiego, mianowaniu premierem i zarazem ministrem spraw zagranicznych Ignacego Jana Paderewskiego, człowieka znanego na Zachodzie, zarazem należącego, jak gdyby postrzeganego jako przedstawiciel tej opcji proalianckiej, zrealizowanego z Komitetem Narodowym Polskim, więc to był już atut. No i druga kwestia, z którą nie mogę się zgodzić, że zupełnie nic po zaborcach nie zostało, prawda? No bo oczywiście nie było, prawie nie było polskich dyplomatów w służbie rosyjskiej czy niemieckiej, ale była cała ta spuścizna i dyplomacji, i szerzej administracji austro-węgierskiej. Byli urzędnicy, którzy z tej służby austro-węgierskiej przeszli do służby II Rzeczpospolitej. To były znaczące nazwiska. Ludzie, którzy tam przynosili pewną rutynę dyplomatyczną czy urzędniczą szerzej. No, taka postać jak Karol Bertoni, który był dyrektorem Departamentu Administracyjnego MSZ-u zaraz i jakby organizował te struktury, ale wielu, wielu dyplomatów, no, Władysław Skrzyński, minister spraw zagranicznych, czy drugi Skrzyński, Aleksander, jeden z najwybitniejszych polskich ministrów spraw zagranicznych, mieli ze sobą tą praktykę austro-węgierską. Także o tym trzeba pamiętać, wydaje mi się.
Bardzo. Ktokolwiek chce się włączyć. No to ja może niejako kontynuując ten wątek, chciałbym powiedzieć, że to, co nam zostało, to może nawet nie tyle po zaborcach, ale przede wszystkim Polacy stanowili jako naród pewną ciągłość i to jest bardzo ważne, co powiedział profesor Bruski, że w XIX wieku sprawa polska była czymś ważnym na mapie Europy. Nie tylko ważnym w polityce międzynarodowej, ale też w różnego rodzaju ruchach socjalistycznych, to naród polski był punktem odniesienia. Oczywiście w zależności od tego, jak będziemy na to patrzeć, punktem odniesienia bardzo często przedmiotowym, ale dostrzeganym, prawda? To nie było tak, że nie było nas na mapie politycznej, to znaczy, że Polacy byli traktowani jako kawałki masy niemieckiej, rosyjskiej czy austriackiej. Natomiast ważne jest, że i tutaj to jest ważne szczególnie z naszej dzisiejszej perspektywy, żebyśmy to dostrzegali. Rozbiory nie zniszczyły struktury społecznej. One ją zmieniały, modyfikowały, bo wiadomo, różne działania administracyjne, reformy powodowały, że to społeczeństwo pod różnymi zaborami się zmieniało, ale elity polityczne, nawet jeśli ponosiły straty, to one istniały. I te elity polityczne, trochę inaczej niż w III Rzeczpospolitej, te elity polityczne były gotowe do działania. Posłowie, którzy mieli doświadczenie w Sejmie Wiedeńskim, byli do wykorzystania w polityce II Rzeczpospolitej. Ci politycy, którzy mieli również brali udział w działalności Dumy, czy w życiu politycznym Rosji, czy Niemiec, też byli do wykorzystania. Nie było, tak jak po roku 1989, potrzeby niejako budowania elit zupełnie na nowo, nowego państwa. Ja myślę, że bardzo ważne jest, żebyśmy dostrzegali szczególnie ten początek Rzeczpospolitej właśnie przez pryzmat tego drugiego początku, bo wtedy bardzo wyraźnie widzimy różnice, widzimy wady, większe wyzwania, czyli ten podział, konieczność scalenia, ale też widzimy zalety tego, że jednak zabory to był przede wszystkim problem polityczny. Natomiast to, na co chciałbym zwrócić uwagę, korzystając dalej z tej perspektywy, którą tutaj Pan zaznaczył, tej perspektywy dzisiejszej, to odwaga w myśleniu o państwie. Odwaga, którą mieli przedstawiciele różnych nurtów politycznych, zwalczających się. Możemy tutaj skupić się przede wszystkim na tym takim głównym nurcie sporu, tak, reprezentowanym przez Piłsudskiego i przez Dmowskiego. Ale i jeden, i drugi miał odwagę myślenia o państwie. I znowu przepraszam, że zrobię ten kontrast z rokiem 89, ale tutaj mieliśmy elity nawet solidarnościowe, które obawiały się Rosji. Obawiały się tego, że może być gorzej, że mamy trochę, to lepiej skupmy się na tym, co mamy, bo nam mogą zabrać, tak? Bo Rosja może być niezadowolona. To powodowało działania samoograniczające się. Tak? Symbolem tych działań jest długotrwałość Sejmu Kontraktowego. Oczywiście nie będziemy mówić o III Rzeczpospolitej, ale właśnie, jeżeli sobie policzymy te 2,5 roku Sejmu, który nie ma mandatu społecznego, który wprowadza reformy bez tego podstawowego osadzenia w etosie państwowym, w myśleniu o niepodległości i zestawimy sobie to z czasem, w którym Józef Piłsudski, nie mając granic, nie mając właściwie operując pojęciem władzy na terenie dosyć tymczasowo wyznaczonym przez miejsca, gdzie rozbrojono okupantów, gdzie wydarto administracji tej okupacyjnej władzę i utworzono polskie ośrodki władzy. Piłsudski na ograniczonym kawałku Galicji i Królestwa Kongresowego,
kiedy objął władzę tymczasowego naczelnika państwa 22 listopada, w ciągu 6 dni ogłosił wolne wybory. Tak? I co więcej, te wybory zorganizowane zostały. Tak? Pamiętajmy o tej perspektywie. Wybory odbywają się w styczniu 1919 roku. Ten listopad 18 roku to jest właściwie trochę, no tam liczmy ogólnie, że 2 miesiące wcześniej, prawda? Po 2 miesiącach odbywają się wolne wybory, po 6 dniach są ogłoszone. Piłsudski, który ma tak naprawdę dyktatorską władzę, nieograniczoną, można powiedzieć, bo nie ma żadnej instytucji, która by ograniczała, organizuje jego władzę, organizuje te wybory wiedząc, że ta władza będzie ograniczona. Jednocześnie, więc myślenie o etosie państwa, że to państwo musi mieć oparcie w obywatelach. To jest bardzo ważna rzecz, która moim zdaniem jest często nie do końca dostrzegana. Ale też odwaga w myśleniu o tym, że jeżeli ta Polska ma być, ma mieć sens, to musi to być państwo, które będzie duże. Wystarczająco duże, żeby mogło stworzyć, próbować przynajmniej stworzyć alternatywę na europejskiej scenie dla miejsca po Rosji, albo spróbować przejąć, co jest oczywiście wielkim wyzwaniem. I oczywiście nie było to tak po prostu do zrobienia, ale przejąć na mapie europejskiej rolę Rosji po tej stronie Niemiec w stosunku do Zachodu. Stąd ta idea Piłsudskiego tworzenia federacji, czyli państwa, które by miało jakieś 1 000 000 km² powierzchni i 100 milionów ludności. Tak? To mógłby być poważny podmiot europejski. Inna rzecz, że dzisiaj po doświadczeniu wszystkich federacji, tych robionych siłą i tych robionych bez siły, możemy sobie zadać pytanie, jaka byłaby trwałość takiego organizmu, gdyby to kiedyś przybrało jakiś kształt realny. Ale również Idmowski, który stawiał sobie cele dalekosiężne. Niezależnie od tego, jak będziemy oceniać pomysły bardziej techniczne, jak zbudować takie państwo, które zakreślił chociażby w trakcie konferencji paryskiej, to było to myślenie odważne i prezentowane już w czasie, kiedy tak naprawdę mieliśmy ten bardzo ograniczony fragment ziem polskich. Jeszcze dopiero powstanie wielkopolskie wybuchało w grudniu 18 roku. Armia Czerwona zbliżała się do Polski. Dookoła mieliśmy Niemców, i to nie rozbitych, ale zorganizowanych na wschodzie w ramach sił okupacyjnych Oberostu. I moglibyśmy też znowu na koniec, już sięgnę do tego 1989 roku, gdybyśmy u tych polityków mieli mentalność taką zabezpieczającą to, co mamy, tak? Mentalność mówiącą, jeżeli coś mamy, to już może okopmy się tutaj, zbudujmy to państwo małe, skromne, żebyśmy nikomu nie przeszkadzali, to może się utrzymamy. Tu wiemy, że ta Polska byłaby zmieniona. Już myślę, że nie trzeba tutaj historii alternatywnej w 20 roku. Dziękuję bardzo. Czy ja może trochę pesymistycznie, trochę bardziej optymistycznie. Czy z jednej strony jakby trochę nie podzielam takiego obrazu tej sprawy polskiej w XIX wieku, ona fakt była, natomiast jednak tutaj zresztą, co było mówione, ten instrumentalne podejście, no jednak każe w dość poważne, jak można powiedzieć, tą sprawę polską i jej rolę w polityce europejskiej w dość duży nawias, albo w cudzysłów postawić. Natomiast jest inna sprawa, jeśli chodzi o 1918 rok, to optymistycznie, to jest sytuacja ultra fenomenalna, optymistyczna i hura. Ano dlaczego? A dlatego, że w układzie geopolitycznym Europy znika nasz największy rywal w postaci Rosji. Znika oczywiście nie na długo, na kilka lat to można powiedzieć. Ten powrót Rosji do tego układu geopolitycznego trochę trwał i miał pewne etapy. Natomiast wracamy do momentu historycznego, który jakby do szansy historycznej, która nas cofa gdzieś do XVIII wieku i panowania Piotra I. To znaczy, największy gracz na wschodzie, każdy potencjalny partner dla rozgrywki antyniemieckiej, dla innych państw europejskich, znika. I to miejsce pozostaje puste.
I to miejsce stara się zająć II Rzeczpospolita. To jest moment, tak na dobrą sprawę, 1918 rok, to jest moment wielkiej historycznej szansy zamknięcia dość poważnego etapu i niebezpiecznego, tragicznego w historii Polski. To była szansa, która się nie powiodła z różnych względów, natomiast rzeczywiście jest tak, że była pewna odwaga myślenia, w szczególności tutaj wskażemy na Józefa Piłsudskiego, który wiedział, że jak się powiedziało A, trzeba powiedzieć B. I stąd mamy wyprawę kijowską, stąd mamy program federacyjny, niezależnie jak go będziemy interpretować, ale ta świadomość Dmowskiego, że Piłsudskiego, że niepodległość to nie jest ten taki jeden moment i my się okopiemy, ale że trzeba generalnie zbudować swoją pozycję na wschodzie, jest tutaj kluczowa. Pytanie, dlaczego później ta polityka wschodnia de facto jakby kulała albo nie była po traktacie z tym kontynuowa, to jest jakby inny problem, ale rzeczywiście to jest jakby jedno z zasadniczych pytań w stosunku do Związku Radzieckiego, do polityki wschodniej. Natomiast jakby podkreślmy ten fakt, to jest z punktu widzenia Polski, tego co się działo przez nie tylko 120 ostatnich lat, ale 200 lat, to jest sytuacja unikalna. To był nasz moment, można powiedzieć, kiedy pewne nastąpiło poruszenie w płytach tektonicznych układu geopolitycznego. Ale to był moment. I? Tak. Dziękuję. Proszę Państwa, jeśli chodzi o politykę Polski odrodzonej, to jest w ogóle moment cezury, kiedy się ona zaczęła. Pokojowa polityka zaczęła się w roku 1921. Po traktacie ryskim, w czasie, kiedy kształtowane są podstawy sojuszy. To już oczywiście Francję zawarliśmy się wcześniej, z Rumunią parę dni wcześniej, ale to jest ten moment, początek roku 1921. Pytanie tutaj pana moderatora rozumiem tak, że chodziło o cenę tych pierwszych trzech lat, które przyniosły nam stworzenie niewątpliwie dużego państwa. Tak, o cenę wsadu naszych wysiłków dyplomatycznych, tak. Które odróżnia od działań zbrojnych. Tak, aczkolwiek jednego od drugiego nie da się sztucznie rozdzielić. Tak. Jedno i drugie jest tylko instrumentem narodu walczącego o swoje podmiotowe miejsce w świecie. Więc odnosząc się do tego pytania i skupiając się na owych trzech latach, 1918-1921, bo ja rozumiem, inne pytania pójdą dalej. Tak, tak. Przejdziemy w lata 20. A więc trzymając się na tych trzech latach kluczowych, ja bym odpowiedział na to pytanie, które tu było zadane następująco. Tu się trochę muszę zgodzić przede wszystkim z moim przedmówcą bezpośrednim. Mianowicie sytuacja była rzeczywiście ciężka, ale też była łatwa. Tylko trzeba to rozumieć w ten sposób, że no zniknęły te dwa mocarstwa. Na chwilę oczywiście. Jest takie określenie, którego użył taki historyk niemiecki, nie żyjący już Andrea Fliegruber, mówił mianowicie Gescheiterte Großmacht, czyli mocarstwo zdegradowane. Więc to była dobra formuła właśnie. Niemcy i Rosja stały się na chwilę zdegradowanymi mocarstwami. Krótko mówiąc, Niemcy z pewnością by napadły na przykład w czerwcu 19 roku, nawet planowały taką akcję. Jest książka na ten temat profesora Petra Rostowskiego. Tyle tylko, że nie mogły tego zrobić. To byłoby natychmiast ultimatum przymierzonych. Natychmiast ultimatum przymierzonych. Więc krótko mówiąc, wykorzystaliśmy absolutnie niezwykłą koniunkturę historyczną, ale to nie jest tak, że wszystko nam było dane z łaski losu. Tu się ze wszystkimi przedmówcami muszę zgodzić w tym sensie, że no, naród polski wyznaczył sobie ambicje większe niż uzyskanie jakiegoś majsterka. Tylko postanowił dążyć do stworzenia państwa dużego w tych realiach geopolitycznych. Czy to było słuszne? To jest pytanie, które można sobie stawiać. Uważam, że tak. Uważam, że państewko polskie w granicach Królestwa Kongresowego dawnego, bądź Księstwa Warszawskiego ewentualnie, tylko teoretycznie miałoby szansę przetrwania. Byłoby gospodarczo całkowicie zależne. Przede wszystkim od Niemiec. Bez Wielkopolski, bez dostępu do morza, bez przemysłu górnośląskiego. To jest katastrofa, to jest klęska. To jest chwilowy twór, to właśnie byłby sezon sztat. Także to trzeba w tej kategorii widzieć. Teraz tak, oceniając wysiłki ówczesne, które były prowadzone w tych trzech latach kluczowych, jak to widzieć? No przede wszystkim wydaje mi się, że jeśli chodzi o podejście do zagadnień wschodu, rację miał marszałek Piłsudski, a nie jego oponenci. Podjął on ofensywną politykę.
dążył do oderwania przede wszystkim Ukrainy, stworzenia niezawisłej Ukrainy i związania jej z Polską. To w największym skrócie oczywiście. Formuła, że polityka ta była polityką federacyjną, no jest formułą nieco metaforyczną. Nie będziemy wnikać w to dzisiaj przy okazji tego naszego spotkania. Natomiast fakty są takie, że gdyby Polska, to oczywiście to, gdyby w ustach historyka zawsze będzie pewne wątpliwości, ale wszystko wskazuje na to, wszystkie dokumenty dotychczas nam znane, że Rosja na początku 20 roku przygotowywała się do uderzenia na nasz kraj. I myślę, że jeszcze dalsze poszukiwania archiwalne to potwierdzą. Gdyby Polska wówczas zdecydowała się nic nie robić, tylko szukać pokoju z Rosją za wszelką cenę, mogłoby nas spotkać bardzo wielkie nieszczęście. Ale marszałek Piłsudski zdecydował się przejąć inicjatywę, no wiemy jak. Jeśli chodzi o Zachód, to trzeba powtórzyć za samym marszałkiem Piłsudskim. Byliśmy skazani w gruncie rzeczy na to, co nam da Zachód, co nam da to mocarstwa zwycięskie. Ale to nie jest tak, żeśmy nic nie robili. No, powstania śląskie są tego przecież i powstanie wielkopolskie wymownym przykładem. Reasumując, uważam tak, że przegraliśmy dwie sprawy. Przegraliśmy walkę jako naród o niezawisłą Ukrainę, oderwaną od Sowietów i związaną jakoś z Polską. I przegraliśmy walkę o Śląsk Cieszyński. I niewątpliwie po części przegraliśmy walkę o Gdańsk. Mam na myśli nie to, że prawda, ten Gdańsk miał skomplikowaną strukturę jako wolne miasto, ale to, że no, w gruncie rzeczy konwencja paryska 9 listopada 20 roku poważnie zawęża nasze uprawnienia w wolnym mieście w stosunku do traktatu wersalskiego, tak jak one brzmią w artykule 104. A więc krótko powiedziawszy, to te trzy rzeczy my przegrali. Natomiast wygraliśmy bardzo wiele też. No, wygraliśmy oczywiście to, co jest sprawą bardzo doniosłą. Podział Górnego Śląska, Wielkopolska, terytorialny dostęp do morza. No i oczywiście sprawa wileńska, bardzo ważna. Sprawa Galicji, znaczy wygrane wtedy. Także no myślę, że byliśmy, zresztą takie opinie były w Europie międzywojennej, że Polska jest jednym z największych beneficjentów nowego ładu terytorialnego. Więc polityka ówczesna musi być oceniona zdecydowanie pozytywnie, z tym, że zapewne mogła być rozgrywana lepiej. Przykładowo, no uważam, że Roman Dmowski twardo prowadząc rokowanie jako mąż stanu wielkiego formatu, ale mówiąc równocześnie, że Ukraina jest niepotrzebna, bo to będzie proniemiecki twór na wschodzie, który nam tylko zagrozi dopomożeniom w ujarzmieniu naszego narodu, no działał nie do końca w tym kierunku, w którym należało moim zdaniem działać, bo choćby taktycznie wysuwać koncepcję federacji można by, choćby taktycznie. Także to bym chciał tutaj podkreślić. Także podsumowując, nie jest to czas dyplomacji, ani nie jest to czas walki orężnej. Jest to jedno i drugie. No i oczywiście tu jeszcze dodać trzeba, że niewiele by się dało zrobić. Jestem przeciwnikiem oczywiście teorii upiększania historii za wszelką cenę. Ale niewiele by się dało zrobić, gdyby nie było własnych sił zbrojnych tutaj i niewiele by się dało zrobić, gdyby nie było dyplomacji Moskiego. Innymi słowy, gdyby mieli tylko dyplomację Moskiego, byłoby za mało, gdybyśmy mieli tylko siły zbrojne, których zarządzać, byłoby za mało. Krótko mówiąc, jestem zwolennikiem tezy, że to się jednak uzupełniało przy pamięci o tym, że był bardzo ostry konflikt między stanu nazwisk, nie trzeba wymieniać, który się położył cieniem na losach. Ale jednak do tego ostatniego zdania to jest właśnie ten piękny przykład, jak osoba Paderewskiego połączyła właśnie dwa skrajnie przeciwstawne. No nie wiem, czy już możemy to do sporu PO-PiS. Natomiast chciałbym tylko dodać jeszcze jedno, bo to rzeczywiście było tak. Dmowski miał uznanie zwycięskich mocarstw, Piłsudski miał realną władzę na tej części wyzwolonej Polski. Postać Paderewskiego połączyła ich jako autorytet,
który jest niedoceniany. Dzisiaj być może warto szczególnie młodym ludziom przypominać o tym Paderewskim, który był tak naprawdę mega gwiazdą ówczesnego świata. To nie było, jeżeli polscy politycy, którzy wchodzili na międzynarodowe salony, czuli się zaszczyceni, że koronowane głowy przyjmują ich na swoich salonach jeszcze, nie wiem, tuż przed odrodzeniem Polski jako takiej, to koronowane głowy, kiedy przyjmowały Paderewskiego, to one były zaszczycone. Nie, on był, można powiedzieć, szczególnie interesującym przypadkiem skrzyżowania autentycznego męża stanu z autentycznym celebrytą. Ale takim na skalę światową. Nie, takim właśnie poważnym, a nie takim, który... To, który tak, jest taki kompleks zamków króla rumuńskiego w dzisiejszej Rumunii, które były tam za czasów Sinaja, tak, za czasów Czałszewsku były niedostępne, teraz są dostępne i tam przewodnicy w pewnym momencie cudzoziemcom mówią, a tutaj szanowni państwo zobaczcie, to jest fortepian, na którym osobiście grał Paderewski. I oczywiście nie tylko cudzoziemcy, ale dzisiaj to już i Polacy. Nie wiedzą, kto to był Paderewski, ale tam wciąż to przetrwało, prawda? Dziękuję bardzo. Tak się składa, że pan profesor Kornat przeniósł nas swoimi uwagami do drugiego bloku tej dyskusji, to znaczy do rozpatrywania konkretnych przypadków przedsięwzięć polskiej polityki zagranicznej już ze względu na ich cel, jaki był nakreślony, ale także na owoce, na skutki. I tutaj chciałbym, żebyśmy się zatrzymali właśnie w tych pierwszych latach niepodległości. Kwestia naszej polityki, już wprowadzona właśnie tutaj, pomysł federacyjny, przedsięwzięcie ukraińskie, ale także być może przy tej okazji, i to byłby jeden taki case study do rozpracowania, także pod kątem powodów, dla których się nie udało, powodów widzianych z perspektywy też relacji dyplomatycznych, na przykład stosunku chociażby Francji czy w ogóle na Zachodzie do idei tej Ukrainy, o którą chodziło Piłsudskiego. No i oczywiście tu przy okazji może warto też parę słów poświęcić kwestii polityki w stosunku do Białej Rosji, póki jeszcze Biała Rosja istniała przez chwilę. Nie wiem, może pan to No to ja właściwie kontynuując te rozważania profesora Kornata, może parę słów. Tak, na mówię, tak właśnie to rozpoczął. Słusznie wskazał, że dyplomacja i działania zbrojne się tutaj uzupełniały i właściwie jedno nie było możliwe bez drugiego. Ja bym tutaj dodał jeszcze jedno uściślenie, to znaczy takie uściślenie terytorialne, o którym zresztą mówił sam Józef Piłsudski. Domeną dyplomacji pozostawały stosunki z Zachodem, do pewnego stopnia z południem Europy, natomiast na wschodzie decydował jednak czynnik siły, on mówił wprost, prawda? Na Zachodzie dostaniemy to, co nam Antanta zechce dać, na ile zechce ścisnąć Niemcy, tak się wyraził, a na wschodzie drzwi się otwierają i zamykają i zależnie od tego, kto jakiej siły użyje, na tyle się otworzą, prawda? I tutaj była decydująca determinacja, o której już koledzy wcześniej mówili, że zdecydowano się rzeczywiście na taką śmiałą próbę realizacji polskich planów na wschodzie. Polskich planów, ale planów, które mogły rozwiązać sytuację nie tylko Polaków, ale w ogóle tych narodów i, jak miałem nadzieję, podczas państwowości kresowych, prawda? Ukrainy, Litwy, Białorusi, Bałtyk. I tutaj jednak decydujący był ten czynnik siły militarnej, natomiast dyplomacja miała, wydaje się, taką rolę pomocniczą, co nie znaczy, że była tutaj nieistotna. No w szczególności chodziło o to, żeby pozyskać dla tych polskich planów, jeżeli nie wsparcie, bo to wydawało się raczej mało prawdopodobne, jakieś pełnowymiarowe wsparcie, to w każdym razie neutralność, czy taką życzliwą neutralność ze strony Zachodu, ze strony Wielkiej Brytanii,
i ze strony Francji. I tutaj próbowano coś w tym kierunku czynić, no ale były dosyć zasadnicze przeszkody, które utrudniały polską politykę. To znaczy, to było z jednej strony takie przyzwyczajenie, można powiedzieć, do Rosji jako partnera na wschodzie. To takie silne działanie, dzisiejszymi słowami mógłbym powiedzieć o istnieniu takiego silnego lobby sympatyzującego z Białą Rosją. A więc nie można było tutaj otwarcie działać przeciwko interesom tej białej przyszłej Rosji. Przeciwko interesom bolszewików, tak, w pewnym zakresie, ale nie białej Rosji. Także dopóki wysoko stały akcje Kołczaka, Denikina, dopóki Polska tutaj w tej działalności miała dosyć silnie związane ręce. I właściwie dopiero w momencie, jak zaczyna ta gwiazda Denikina, zwłaszcza upadać, prawda, jesień 1919 roku, no to Piłsudski uzyskuje tej możliwości działania i przechodzi do tego działania. Skutecznie, można powiedzieć. Natomiast jeżeli pozostajemy w tej sferze dyplomacji, bo tak jak mówię, zmagania militarne to jest druga sprawa. W sferze dyplomacji to okazało się, że ta młoda dyplomacja bolszewików okazała się dosyć takim trudnym przeciwnikiem też. Właśnie w tym momencie, kiedy Biała Rosja już troszkę schodzi z tej sceny jako jakiś taki główny partner Zachodu. Bolszewicy rozpoczynają właśnie na przełomie pod koniec 19 roku taką swoją słynną pokojową ofensywę. Kolejne propozycje pod adresem Polski padają. Tutaj już o tym w pewnym momencie wspomnieliśmy. I to było doskonałe zagranie propagandowe. Znaczy oczywiście strona polska doskonale rozumiała, że to jest pewna zasłona dymna. I tak jak kolega Kornat mówił, no współcześnie odkrywane dokumenty udowadniają tę tezę, że Rosja bolszewicka szykowała się do skoku na Polskę, ale na Zachodzie przyjmowano tę sytuację raczej inaczej. Raczej kształtował się taki obraz Polski jako państwa, które ma takie rozbuchane ambicje mocarstwowe. Bolszewicy wysyłali różnego rodzaju propozycje, można było się ułożyć, można było pokojowo rozwiązać te sprawy. Tymczasem Polska zdecydowała się na taką awanturniczą ścieżkę wstąpić. No i tutaj z tym wyzwaniem, można powiedzieć, nie do końca sobie polska dyplomacja, polska polityka poradziła, prawda? I takie tezy są obecne gdzieś tam do dzisiaj, nawet w publicystyce, czy nawet w nauce historycznej zachodniej powtarzane, prawda? Że Polska odrzuciła te propozycje pokojowe z przełomu 19-20 roku i zmarnowała możliwość ziszczenia się jakiegoś pokojowego scenariusza. Zresztą no, bardzo symptomatyczne jest to, że dzisiaj, prawda, tak popularnie, no, nawet w Polsce często mówimy o wojnie 1920 roku, jak to jest, zapomniałem o tym, że ona się zaczęła w 1919 tak naprawdę i to konflikt trwający. Natomiast zgadzam się z tym, co profesor Kornat mówił. Rzeczywiście jedynym rozwiązaniem było tutaj podjęcie jakiejś takiej ambitnej próby i ta próba została podjęta, przeciwdziałania, jak gdyby wyjścia naprzeciw tym działaniom bolszewickim. To była wyprawa kijowska. No i tutaj bardzo istotnym elementem były stosunki właśnie z narodowościami krasowymi, z Litwinami, z Białorusinami, z Ukraińcami. W pierwszej kolejności z Ukraińcami, prawda? Ukraina była kluczem do wszystkiego właściwie w tym momencie. I takie porozumienie udało się z Ukraińcami zawrzeć, można powiedzieć, za 5-12 w kwietniu 1920 roku. I to na pewno należy ocenić bardzo pozytywnie. Natomiast no, inną kwestią jest ocena warunków tego porozumienia, okoliczności zawarcia tego układu, popularnie nazywanego Paktem Piłsudskim, Petura, czy Umową Warszawską. To był niestety taki układ, który trochę przeszedł za późno, trochę jednak jego warunki sprawiały, że nie mógł być w pełni wykorzystany. Dlaczego? Strona polska dosyć długo zwlekała z zawarciem tego układu, zmiękczając, można powiedzieć, przeciwnika, który znalazł się w takiej sytuacji, że właściwie był zmuszony, nie miał alternatywy, musiał podpisać, już właściwie rząd ukraiński był rządem na wychodźstwie w tym czasie. Więc był gotów przyjąć wszelkie warunki, te warunki były dosyć twarde. One oddawały oczywiście realny układ sił wówczas, ale były to warunki twarde. Pomoc polska, uznanie dla rządu ukraińskiego były obwarowane
koncesjami terytorialnymi. Przede wszystkim zrzeczenie się wyraźnej Galicji Wschodniej, zrzeczenie się zachodniej części Wołynia przez to państwo ukraińskie, które miało być sojusznikiem. Te warunki zostały zaakceptowane, ale tak naprawdę po stronie ukraińskiej nie było wielu entuzjastów układu z Polską. Także to się niekorzystnie bardzo odbiło na losach tego wielkiego projektu, jaki był pochód na Kijów, była prawa kijowska. Tak naprawdę uratować sytuację mogło tylko porozumienie z Ukraińcami galicyjskimi. Ukraińcami galicyjskimi, bardziej świadomi narodowo, tą grupą, która mogła wystawić rzeczywiście potężną armię, no, armię, która można powiedzieć, zmarnowała się w walkach z Polską, prawda, wcześniej. Tutaj można szacować siły takie potencjalne na 100 tysięcy żołnierzy. No ale to była możliwość czysto teoretyczna. Znaczy ja nie widzę szans zawarcia takiego porozumienia po doświadczeniach konfliktu o Lwów i Galicję Wschodnią 1918-1919, prawda? No to nawet zniesienie się polskiej polityki zagranicznej, polskiej dyplomacji na jakieś szczyty kunsztu tutaj by wiele nie mogło w tej sytuacji. Wracając do działań dyplomacji, no wiadomo, że na polu konfrontacji zbrojnej no nie udało się tego rozstrzygnąć w pełni satysfakcjonująco, czy satysfakcjonująco w ogóle dla strony polskiej. Doszło do pewnego remisu, prawda, po różnicach w wirowaniach. I właściwie dyplomacja wkroczyła dopiero w rydze w trakcie rokowań pokojowych z bolszewikami tutaj. No i pozostaje zastanowić się nad tym, jaka była skuteczność tej polskiej dyplomacji właśnie wtedy. Tutaj, prawdę mówiąc, ta ocena nie jest taka jednoznaczna. Ja bym powiedział, że efekty były skromne. Skromne. Znaczy, można było prawdopodobnie osiągnąć więcej w Rydze. Nie w sensie terytorialnym, bo jest taka pewna opowieść, taka narracja w polskiej historiografii, że straciliśmy z winy narodowej demokracji, osobiście Stanisława Grabskiego, w Rydze mniejszczyznę, prawda, którą nam rzekomo bolszewicy oferowali. No i w swojej ostatniej monografii Pokoju Brzeskiego profesor Jerzy Bożencki przekonująco udowadnia, że to jest raczej pewien mit, sprawa tego miejsca. Natomiast można było inne rzeczy chyba lepiej poprowadzić tam. Zaczęło się od takiego dosyć lekkiego porzucenia tych właśnie spraw białoruskiej, ukraińskiej, porzucenia tych sojuszników, których mieliśmy, tak jak właśnie Ukraińskiej Republiki Ludowej. To było takie dosyć lekkie potraktowanie jednak sprawy polskiej mniejszości na wschodzie i gwarancji dla niej. I poza tym nie zamknięcie wielu spraw, które były poruszane w traktacie ludzkim. Wiele takich sformułowań, które się tam znalazły, które teoretycznie były korzystne dla Polski, no, wiem, taki za chwilę zostało martwą literą, dlatego że nie było żadnych możliwości egzekwowania tego potem od strony sowieckiej. Także jak gdyby dyplomacja na tym odcinku chyba nie zrobiła wszystkiego, co mogła. Dziękuję bardzo. To no, właśnie w tej kwestii również. Ukraińskiej i rosyjskiej. Czy tutaj jakby jest negatywna strona tego, o czym mówiliśmy a propos 1918-19, to znaczy są dwie opcje, które w pewnym momencie potrafią się porozumieć. I z Komitetu Narodowego Polskiego i z Rady Redencyjnej wychodzi jakaś jedna linia w stosunku do państw zachodnich, natomiast no, polityka wschodnia jest właśnie polityką no, niekonsekwencji. Kto inny walczy, kto inny negocjuje. I nie tylko, że to są politycy z różnych obozów, ale to są politycy, którzy reprezentują dwie różne koncepcje polityki wschodniej. W związku z tym no, ta Ryga jest jakimś właśnie takim połowicznym sukcesem i tym przykładem jednak, że nie było pewnej jednolitości, że jak powiedzieć, to pęknięcie w tym momencie gdzieś przerosło polską politykę zagraniczną. Tak, może jeszcze ja parę słów. Bardzo proszę. Cóż, proszę Państwa, wypada się ograniczyć do kilku punktów, mianowicie, jeśli chodzi o plan, czy o projekt Piłsudskiego, to moje zdanie przewrócenie tego zamiaru no, jest mniej więcej takie, jak miałem do tego czasu kilkanaście lat temu profesor Fernandez. Mianowicie
prawem, żeby narzucić swoje rozwiązania w Europie Wschodniej w Rosji. Ale stawkę należało podjąć, dlatego że koniunktura historyczna była absolutnie wyjątkowa. To jest moim zdaniem opinia słuszna. Oczywiście można z nią polemizować, argumentując. Tak jak tu zresztą mówił mój przedmówca, to znaczy napomnę o sprawie sowieckich propozycji pokojowych składanych w Polsce na początku roku 20. No ale nic nie wskazuje na to, aby one były uczciwe. Stalin powiedział, zresztą to jest znane, Stalin oczywiście jeszcze nie jako wielkorządca tego kraju, tylko komisarz do spraw narodowościowych, w Sonarkomie mianowicie powiedział, że Polska próbuje ustanowić przegrodę między Rosją a Niemcami. Tą przegrodę trzeba złamać. Także nie wierzę bardzo w to, żeby rokowania pokojowe podjęte w styczniu albo w lutym 2020 roku mogły zakończyć się sukcesem i trwałym pokojem. I nie przekonuje mnie argument, że Estończycy zawarli 2 lutego 2020 roku tartu pokój, który przesłał aż do 1940 roku i nigdy nie naruszył. Bo to oni właśnie, Estończycy, byli też beneficjentami polskiego zwycięstwa nad Litwą w 2020 roku. Teraz, jeśli chodzi o stanowisko, bo tu pan zapytał też o to, o stanowisko mocarstw zachodnich do polskiego projektu, nazwijmy go umownie federacyjnego. To więc stanowisko to nie może być uznane za jednolite, a mianowicie następuje drastyczne odejście się dróg Wielkiej Brytanii i Francji. Jeśli chodzi o stanowisko Wielkiej Brytanii, streszczało się ono w słynnej formule Lloyd George'a, a mianowicie peace through trade, czyli pokój przez handel. Chodziło o uznanie de facto bolszewickiego reżimu jako rządu egzystującego na terytorium tego ogromnego państwa. Skoro ten rząd ustanowił swoje władztwo tam, no to trzeba go zaakceptować, nawiązać stosunki handlowe i szukać normalizacji stosunków z Rosją. Tego rodzaju pryncypia nie mogłoby oczywiście przynieść afirmacji polskich planów odrywania Ukrainy czy też federalizmu. Jeśli chodzi o Francję, no to stanowisko było motywowane doktryną walki o jednolitą Rosję, o jednolitą, niepodzielną Rosję białą. I było motywowane przekonaniem, że bolszewizm wcześniej czy później jako ustrój chwilowy się po prostu załamie. Wróci biała Rosja, ta biała Rosja stanie się elementem tej barier de l'Est, czyli bariery wschodniej, którą potrzebuje Francja z powodów geopolitycznych, aby mieć partnera do przyszłej wojny z Niemcami. Tak nawiasem mówiąc, warto wiedzieć, że kiedy podpisywano w Wersalu 28 czerwca 19 roku traktat pokojowy, marszałek Foch powiedział zdanie, że to jest rozejm na 20 lat. Się niewiele pomylił. No więc krótko mówiąc, chodziło o odzyskanie Rosji, o rekonstrukcję Rosji. Polska natomiast była na marginesie. Jeśli chodzi o politykę Włoch, to stałem oczywiście tutaj akcentem na to, że państwo to miało o wiele bardziej ograniczone znaczenie od wymienionych dwóch mocarstw. Trzeba dodać, że zwłaszcza w czasie, kiedy kierował Radą Ministrów tego kraju Francesco Nitti, to polityka ta była tak samo nieprzyjazna Polsce jak brytyjska. Krótko mówiąc, Rzym uzgarniał stanowisko w wielu sprawach z Londynem. I na koniec jeszcze będzie taka kwestia, mianowicie mało się o tym mówi, ale był polski projekt walki z komunizmem, trzeba tak to ująć, walkę komunistyczną pod koniec 19 roku. A mianowicie sondażowo premier Paderewski przedłożył aliantom koncepcję wyekwipowania 500-tysięcznej armii polskiej, która byłaby gotowa do marszu na Moskwę. Tak, był taki projekt. I stał się on przedmiotem rokowań nawet konsultacji dyplomatycznych polsko-brytyjsko-francuskich. Oczywiście został on odrzucony. Natomiast jako ciekawostka, myślę, warto to dodać, Francuzi chcieli, ażeby te wojska polskie wkraczające na terytorium Rosji działały niejako jako mandatariusze Antanty. Nie wolno tam było robić jakiegokolwiek plebiscytu,
jakiegokolwiek ustanawiania administracji polskiej, tylko to wszystko potem miało być przekazane Rosjanom, czyli Denikinowi. No, to też pewne rzeczy mówi. Na koniec jeszcze zrobimy taka sprawa. Jak wiadomo, opinie o marszałku Piłsudskim na temat jego stanowiska wobec Sowietów są zróżnicowane. Pisarz, którego cenimy chyba sobie, może w większości, może nawet wszyscy, mianowicie Józef Mackiewicz, tą politykę krytykował. Twierdził, że trzeba było jednak zdecydować się pójść razem na koordynację polityki z Białymi i dążyć do zdławienia bolszewizmu. Jak wiemy, marszałek Piłsudski obawiał się, to co mówił o panu Gorkowi na początku, obawiał się, że odrodzona Rosja nie pozwoli Polsce zająć godnego jej miejsca w Europie Wschodniej, prawda? Tym się motywował. Krytykując tę politykę marszałka Piłsudskiego, profesor Wziechowski, no jak wiadomo, poważny autorytet humanistyki polskiej międzywojennej, wysunął taki argument, że no trudno, może by ta Rosja biała była nam nieprzyjemna, ale może trzeba było zgodzić się na to i jednak dążyć do zławienia tego zła, tego potwornego zła, a Rosja biała byłaby i tak osłabiona, że trudno sobie wyobrazić, aby nas napadła i zajęła Warszawę na przykład. To jest oczywiście rozumowanie kontrafaktyczne, post factum, nieprzekonujące oczywiście w 100%, ale to jest taka ciekawa opinia, że i takie głosy pojawiają się w Polsce. Mam tutaj na myśli właśnie wypowiedź profesora Dziechowskiego z 1936 roku, że może trzeba było zdecydować się na pójście razem z Białymi. Tyle tylko, czy to by coś dało. Nie jest to do końca też takie jasne. No, wkraczamy tu na bardzo grząski grunt, prawda? Przypuszczeń, piętrowych przypuszczeń. Nie jestem specjalistą w historii alternatywnej. No i krótko mówiąc, nawet napisałem na ten temat artykuł, zadając sobie, konstatując tam, że to jest albo oszustwo, albo zabawa. No więc krótko mówiąc, nie będę tego robił dzisiaj. Tyle tylko, że no, takie fakty nas skłaniają do pewnych przypuszczeń, do pewnych pytań, a polityka polska w 19 roku taką właśnie była. Powiedziano dużo, ja spróbuję zacząć od tej ostatniej myśli, bo nie możemy pominąć jednej prostej rzeczy. No, żeby było z kim iść, to trzeba mieć partnera, który chce też iść i spogląda w naszą stronę. W przypadku Denikina, który stopniowo upojony zwycięstwami w pewnym momencie już myślał, że Moskwa będzie jego, to właściwie marzeniem ściętej głowy można nazwać rachubę na to, że będzie traktował Polskę po partnersku. I tutaj wracamy do tego, co chciałbym wyostrzyć też. Profesor Gruski nazwał to lobbingiem na rzecz Białej Rosji. Ja myślę, że warto podkreślić, że to było coś więcej niż lobbying. Na Zachodzie, pamiętajmy o tym, że elity polityczne były przyzwyczajone do starego koncertu układu rzeczy, koncertu pewnych mocarstw, ale przede wszystkim mocarstw zwycięskich. I ta dziura, która w Antancie powstała na miejsce Rosji, cały czas była obecna. To też nie jest trochę tak, że Rosja zniknęła. Oczywiście Maciej Zakrzewski tutaj w uproszczeniu to mówił i w pewnym skrócie myślowym. Natomiast warto pamiętać, że nawet w traktacie wersalskim, kiedy pisano o Polsce, wypisano sobie to zdanie, że wobec tego, że rząd rosyjski odezwał z 30 marca 1917 roku, zgodził się na przywrócenie niepodległego państwa polskiego, to i dopiero zajmowano się Polską. Czyli mówiono tak, naszego partnera z sojuszu nie ma, ale on zaraz będzie. Czy zamieszanie związane z bolszewizmem, z jedną rewolucją, z drugą rewolucją potrwa dłużej czy krócej, ale to jest tylko zamieszanie i bardzo długo jeszcze tak myślano. Jesienią 19 roku wciąż jeszcze myślano w takich samych kategoriach i odbiło się to na tych propozycjach, które wyznaczono, może zgodzie na to, co dano Polsce już tak na 100% 8 grudnia 1919 roku, kiedy powiedziano, że w gruncie rzeczy ta linia wschodnia kongresówki i granica wschodnia na Bugu i
plus ewentualnie Białostocczyzna, tak? No to będzie ta linia, co do której posiadania Polska ma nie mieć żadnej wątpliwości, że to będą ziemie, które już wejdą w skład tego niepodległego państwa polskiego. Jakie to jest myślenie? To jest właśnie myślenie rządu tymczasowego z czasów, kiedy w marcu 17 roku zakładał, że dobrze, niech powstanie ta Polska, przyznajemy jej prawo do istnienia. Jeszcze wtedy mówiono o wolnym sojuszu wojskowym z Rosją, ale o granicach generalnie ma zadecydować konstytuanta, a ta Polska, no to jest tam, gdzie jest Królestwo Polskie. I to jest bardzo ważna rzecz. W mentalności ludzi, polityków rosyjskich, ale też polityków zachodnich, pojęcie Polski w XIX wieku, inaczej niż w mentalności elit polskich, związało się jednak w mocnym stopniu z pojęciem kongresówki. Jeszcze zachodnią Galicję, przez to, że przez specyfikę układu narodowościowego w ogóle w monarchii austro-węgierskiej, jeszcze zachodnią Galicję, tam szybciej uznano, że to jest taka naturalna część doklejona do tej kongresówki. Ale warto pamiętać, jakbyście Państwo spojrzeli do jakiegokolwiek atlasu geograficznego, nie politycznego, nie historycznego, ale geograficznego z początku ubiegłego wieku, tam, gdzie jest ta część, którą my nazywamy kongresówką, już nie było Królestwa Polskiego jako takiego, nazwa istniała, potoczna w gruncie rzeczy, to w atlasach geograficznych jest po prostu napisane Polen. Tak? W niemieckim atlasie jest Polen, w angielskich, francuskich jest Polska, tam, gdzie jest kongresówka. I pamiętajcie Państwo, to jeszcze ta mentalność niestety się później odbijała czkawką, że tak powiem, w czasie II wojny światowej. Bo ci politycy, którzy decydowali o świecie II wojny światowej, łącznie z Churchillem i Rooseveltem, oni jako dorośli ludzie byli ukształtowani jeszcze zanim Polska powstała. I 20 lat istnienia jakiejś Polski nie spowodowało, że oni całkiem odeszli od kategorii myślenia, w których wychowywali się oni w dzieciństwie, w młodości i w pierwszej części wieku dojrzałego, jak i pokolenie ich ojców. Pamiętajmy, zobaczcie Państwo, jaka trwałość jest myślenia o dzisiejszych granicach, a jednak jeszcze nam dużo brakuje do tego stażu, które miało Królestwo Kongresowe. W 1915 roku równe 100 lat minęło. To 100 lat istniało. Polska międzywojenna tylko 20. Nie zdążyła zatrzeć tego. Tym bardziej nie było to zatarte w roku 19, kiedy, znowu wrócę do tego, czekano na to, że ta Rosja powróci. W związku z tym myślę, że świadomą, konsekwentną polityką Piłsudskiego, ale nie tylko Piłsudskiego, było to, żeby nie szukać partnerstwa z Białorusią, już nawet pomijając tego, że Białorusja nie szukała partnerstwa z Polską. I jeszcze jedna ważna rzecz, bo mi się wydaje, że jednak to jest szczególnie istotne, żeby taki posmak nie istniał, przynajmniej ja bym się temu przeciwstawiał. Traktowanie jednak jako alternatywę dla wojny z bolszewikami, wówczas traktowanie zgody na jakikolwiek układ, po tym co pokazał Lenin już wtedy w swojej polityce, znaczy pokazał nowy typ polityki, nowy typ zawierania traktatów międzynarodowych. Traktat międzynarodowy się zawiera po to, żeby go złamać, jak już tylko będziemy w pierwszym momencie, kiedy mamy siłę, która nam pozwala na niego nie zwracać uwagi. To już wtedy było bardzo wyraziste. Później to było cechą polityki sowieckiej w dalszych dziesięcioleciach. Natomiast to pewnie nie zabrzmiało, ale chciałbym jednak to podkreślić, że nie było alternatywy dla odepchnięcia Armii Czerwonej z ziem polskich. Sama ta Armia Czerwona by nie wyszła. Sama istota polityki Lenina sprowadzała się przecież nie do tego, żeby stworzyć proletariackie państwo w jednym państwie. Istotą było dociągnięcie rewolucji i do końca kontynentu, i na cały świat. Tym, że trzeba pamiętać, jeśli mówimy o tym, że znaczna część opinii
narodu na początku XX roku, mam na myśli koła narodowo-demokratyczne zwłaszcza, ale też spore koła PPS, prawda, opowiadały się za tym, żeby jednak podjąć rokowania pokojowe w Sowietach. Tak, ale już wtedy, kiedy to właśnie, kiedy mieliśmy granicę front mniej więcej na tym miejscu. No nie, to mieliśmy około 70 km dalej na wschód, niż zostaniemy po tam ulicę. Około 70 km. No ale to jest mniej więcej ta linia, tak? Tak, ale nie to dalej niż dostaniemy po tym ulicę. Potrzeba to dodać. W każdym razie nasze doświadczenie i późniejsze i ówczesne pokazuje, że moim zdaniem, że jednak traktowanie porozumień z bolszewikami nie wymuszonej siłą, nie popartej siłą, byłoby drogą do nika. Dziękuję bardzo. Ja tylko, panie Edwardzie, skupiliśmy się na ścianie wschodniej. Dla porządku przypomnę, że pochylamy się nad całym kształtem polityki zagranicznej II Rzeczypospolitej. To, że poświęciliśmy tyle uwagi tym kwestiom wschodnim, no po pierwsze, no, względy i waga sprawy są oczywiste. Historyczna ciągłość problemów też, jak sądzę, jest oczywista. Tym niemniej poświęćmy teraz chwilę tym prawdopodobnie mniej szeroko znanym, rzadko pociągającym publicystów czy popularyzatorów kwestii, jak wstawiona między Niemcy i tą najpierw białą, potem mieszaną, a na końcu bolszewicką Rosję, jak Polska próbowała sobie radzić na innych kierunkach swojej polityki zagranicznej. No oczywiście tą główną determinantą, że szukała innych sojuszy, innych, wymyślała inne kombinacje, była chęć załatwienia sobie możliwości przetrwania i zachowania równowagi, która pozwoliła jej w sąsiedztwie tych dwóch nieżyczliwych mocarstw trwać. I to trwać, co istotne, bo to była jedna z tych pierwszych takich twardych tez, że nie chodzi o jakiekolwiek trwanie Polski, chodzi o trwanie Polski jako kraju suwerennego, który nie ulega klientyzmowi względem innych, którego polityka, co nie było wcale takie oczywiste, jak się później miało okazać, bo istniały państwa formalnie niepodległe, które na taką niepodległą politykę zagraniczną sobie wówczas nie pozwalały. Zresztą również z takimi państwami szukaliśmy możliwości korzystnej dla nas współpracy. Chciałbym teraz to studium przypadku numer 3, jak Polska poczynała sobie na obszarze Europy Środkowej. I tutaj no, w sposób pewnie zdawkowy, niezbyt rozwinięty, ale może pochylmy się nad przypadkiem Rumunii, Węgier czy Słowacji, każdy z innej bajki, ale być może kilka interesujących uwag tutaj można poczynić. Zachęcam może znowu od pana doktora Buskiego. Dobrze. No, wydaje mi się, że mimo wszystko te trzy podmioty, Czechosłowację, Rumunię, Węgry, coś łączyło, to znaczy te trzy państwa pozostawały w obrębie pewnej szerszej polskiej koncepcji, która w różnych wariantach się pojawiała w okresie międzywojennym, czyli tej koncepcji międzymorskiej, prawda? Więc czy też jak potem minister Beck to formułował, trzeciej Europy. To jest cały czas jakby ta sama idea, to znaczy stworzyć jakiś blok pomiędzy Niemcami a Rosją, którego takim ośrodkiem krystalizacji, głównym jak gdyby elementem byłaby Polska, osią byłaby Polska, która by skupiła wokół siebie państwa mniejsze i w oparciu o nie mogłaby przeciwstawić się dominacji jednej czy drugiej, czy drugiego potężnego mocarstwa sąsiedniego, prawda? No i tutaj ta koncepcja no, nigdy nie została zrealizowana. No zresztą była dosyć, może przypomnijmy, ona była dosyć, koncepcja Międzymorza była koncepcją dosyć późno, już chyba z lat 30. jeśli
No nie, ona się wcześniej już pojawia, prawda? Jeszcze miała Skandynawii jako by... Już w latach 20, tak? I tak było przedłużenie, to znaczy... Mówimy o tym odcinku południowym, ale oczywiście ten odcinek bałtycki był bardzo, bardzo ważny. Nawet powstała taka formacja pod nazwą Związku Bałtyckiego, która no, w pierwszej połowie lat 20 rokowała jakieś szanse z punktu widzenia polskiej polityki, potem to właściwie umarło. Znaczy, to tak pierwszy układ warszawski to miał być, tak to również nazywają. Był układ warszawski 17 marca 22. Prybałtyka bez Litwy. Tak, bez Litwy, natomiast no, natomiast nic z tego nie wyszło, prawda? Tak. Natomiast jeżeli mówimy o tym odcinku południowym, czyli Rumunia, Węgry, no to tutaj różne były elementy stosunków Polski z tymi krajami, ale generalnie są, te stosunki są oceniane pozytywnie, prawda? Chyba najbardziej z Rumunią. No. To był sąsiad, przypomnijmy wtedy, z którym mieliśmy wspólną granicę. Sąsiad związany z Polską też wspólnymi interesami. Takim największym spoiwem to była wspólna obawa przed zagrożeniem sowieckim. Niewątpliwie na tym tle doszło do zawarcia wspominanego już układu z 1921 roku, układu sojuszniczego, który był potem jeszcze odnawiany, uzupełniany i tak dalej, który nie zadziałał w roku 1939, od razu powiedzmy, ale pewne pozytywne elementy miał i przez cały okres międzywojenny taka koordynacja polityki polsko-rumuńskiej miała miejsce, czasami lepiej to wyglądało, czasami gorzej, ale można powiedzieć, że ogólny bilans jest na pozytywny, prawda? Mamy stosunki z Węgrami, gdzie działał ten czynnik sentymentalny, pamięć o jakiejś współpracy dawnym sąsiedztwie, bo już tego bezpośredniego sąsiedztwa do marca 1939 roku nie było. Tylko że tutaj był jeden dosyć istotny aspekt, który dzielił tę politykę polską i węgierską. To znaczy, to jednak nie był przypadek rumuński, prawda? Węgry znajdowały się po stronie państw pokonanych. Zostały no, zupełnie rozebrane, można powiedzieć. Straciły 3/4 swojego terytorium. W tym na korzyść Rumunii. W tym na korzyść Rumunii, prawda? No więc właśnie, to jest bardzo istotny element, dlatego że wszelkie koncepcje, które zakładały pogodzenie Węgrów z Rumunami, no, były bardzo trudne do zrealizowania ze względu na ten udział Rumunii w rozbiorze Węgier, prawda? Dla Węgrów Trianon, czyli ten układ pokojowy z 1920 roku, który pozbawił terytorium, to są taką wielką traumą. I po pierwsze, pierwszym efektem tego, że Węgry były po stronie pokonanej, było to, że no, znalazły się troszkę na marginesie europejskiej polityki. A drugim właśnie to, że większość społeczeństwa węgierskiego no, zdecydowanie opowiadała się przeciwko temu ładowi pokojowemu, który podyktowano w Paryżu. Polska znajdowała się, mimo tych wszystkich sentymentów prowęgierskich, po drugiej stronie barykady, w sumie po stronie państw zwycięskich, po stronie Antanty, aliantów zachodnich. I pomijając jakieś drobne korekty, była raczej zainteresowana stabilizacją ładu wersalskiego, a nie jego podważaniem, tak jak Węgrzy. Także oczywiście były tu elementy współpracy, ale troszkę to inaczej wyglądało niż w przypadku Rumunii. Tak jak mówiłem, i Węgry, i Rumunia wchodziły w skład pewnej wizji tej międzymorskiej, a więc to mieli być koalicjanci Polski. Natomiast no, co było słabością tej koncepcji międzymorskiej? To większość, zdecydowana większość tych, które takie plany snuła, no, nie widziała za bardzo miejsca dla Czechosłowacji. W szczególności na Piłsudczycy, prawda, dosyć alergicznie reagowali na Czechosłowację. No, wiadomo, że Polska wzięła udział w demontażu tego państwa. Nie tylko mówię tutaj o roku 1938, ale jak pewne przygotowania do tego. Czechosłowacja jako twór złożony z Czech, Słowacji, Rusi Zakarpackiej były postrzegane jako państwo sztuczne, które należy podzielić. Może dogadywać się ze Słowakami. Ruś Zakarpacką przekazać Węgrom, będzie to wspólna granica i do tego doszło w latach 1939 roku. Natomiast Czechosłowacja była trochę poza tymi kalkulacjami, a niesłusznie raczej dlatego, że no, doświadczenia pokazywały, że bez tego elementu taki blok no, właściwie nie miał szans nabrać jakiejś mocy, żeby przeciwstawiać się z jednej strony Niemcom, z drugiej strony Rosji. Tyle tylko, że jak krytykujemy to podejście do Czechosłowacji, no to musimy pamiętać, że to nie była tylko z winy polskiej. Tak, to tam go... tylko,
wojna o Śląsk-Cieszyński, ale nie tylko, na przykład, tak jak nadal na Śląsk-Cieszyński. Tak jak bardzo negatywny był stosunek przykład Piłsudskiego czy samego Beka, prawda, wobec sytuacji, tak samo równie negatywny był stosunek wobec państwa polskiego, Benesza, wcześniej jego mentora, twórcy, założyciela państwa czechosłowackiego, Tomasza Masaryka, prawda? Ja tylko przypomnę, rok 1920, wojska sowieckie zbierające się do Warszawy, Masaryk przyjmujący przedstawiciela Antanty, mówiący władzę Polaków, to Polsce nie zaszkodziło, Polakom nie zaszkodziłoby bicie, ospędziłoby zapędy niebezpiecznych szowinistów, prawda? No to mówi wiele o stosunku drugiej strony tego porozumienia. Także w teorii niewątpliwie obecność i stabilizacja Czechosłowacji i jej obecność w takim systemie międzymorskim byłaby bardzo pożądana i wpłynęłaby na wzmocnienie sytuacji Polski, ale w praktyce porozumienie na linii Praga-Warszawa było właściwie nieosiągalne. Także w praktyce raczej no nie możemy się stawiać na takim scenariuszu. Bardzo w tej sprawie jeszcze. Tak, tak. Aczkolwiek zalecam do syntetycznych. Właśnie spróbuję tym razem krócej, bo wiem, że przesadzam czasami. Szanowni Państwo, ja myślę, że warto pamiętać o jednej takiej rzeczy. My musimy patrzeć na te różne punkty widzenia. Nasz punkt widzenia, jeżeli chodzi o stosunki Polski z sąsiadami, ktoś kiedyś sprowadził do takiego określenia, może nie dokładnie powtórzę akurat te proporcje procentowe, ale że mamy 75% granic bardzo zagrożonych, 20% potencjalnie zagrożonych, tylko 5% bezpiecznych. Dlaczego? No dlatego, że Polska się rodziła w miejscu, gdzie wiele różnych innych krajów miało też swoje interesy, albo przynajmniej starało się te interesy mieć. Ale warto pamiętać, że w podobnej sytuacji były właśnie te inne kraje. Jeżeli byśmy spojrzeli na granicę Czechosłowacji, to być może jeszcze gorsze te proporcje były. Bo z Polską mieli spory graniczne, wprawdzie dotyczące określonych odcinków, tylko dosyć krótkich granic, ale mieli. Całe Sudety, jak się później okazało, bardzo ważny spór graniczny, który się źle skończył dla Czechosłowacji. Znaczy, tam nikt się nie czuł bezpieczny, co do spór. Spór z Węgrami, gdzie sięgnięto po kilkuset tysięczną olbrzymią mniejszość węgierską, która znalazła się w Słowacji. Więc mamy Czechy. Węgry znowu, z Czechami spór, z Austrią nawet spór o terytoria, z Jugosławią spór o terytoria, no i oczywiście z Rumunią spór o terytoria. Która granica jest bezpieczna? W gruncie rzeczy, jak się zwiąże konfliktem z jednym krajem, to należy się spodziewać być może niezbyt życzliwej reakcji innego kraju. Rumunia w gruncie rzeczy podobnie. Jakbyśmy spojrzeli na granicę, to tak, cała Besarabia jest kwestionowana przez ZSRR, przynależność jej do Rumunii i to też jest ważnym elementem sojuszu rumuńsko-polskiego. Mamy ten Siedmiogród, mamy z kolei jeszcze konflikt rumuńsko-bułgarski o Dobrudże. W związku z tym, jakbyśmy nie wiadomo jak idealistycznie patrzyli na to, żeby spoić te kraje ze sobą w jednym sojuszu, no to uznamy, że jednak jest ta figura niemożliwa. I myślę, że niestety kataklizm dopiero powoduje, że coś można łączyć. Gdyby nie kataklizm drugowojenny, to by pewnie nie było żadnej Unii Europejskiej, ale to jest inny temat. No to marszałek coś już wiedział od początku. Czy w tej sprawie... Czy tak, no, jedyną rzeczą, którą można dodać, bo to, że to była kwadratura koła, to jest hibrystyka, której no, nawet najzdolniejszy polityk nie był w stanie wykonać tego czynnika. Natomiast jeszcze jedna rzecz, to znaczy w tej Europie Środkowej, Wschodniej przecinały się wpływy różnych państw, mocarstwowych. To znaczy to nie było tak, że czy było tak, że każde z tych państw miało swoje konflikty, natomiast każde z tych państw, tak mówiąc, sprawy było wkomponowane w pewien blok i wykonywało, można powiedzieć, pewną rolę w szerszym jakby spektaklu, który był prowadzony czy to przez Francję, czy to przez Rosję, czy to przez Niemcy, co zasadniczo jeszcze tę daną sprawę komplikowało i tak skomplikowaną sytuację. Tak, ja bym jeszcze, oczywiście
Znaczy nie wszystkie, bo nie wiem, czy to będzie właściwie już tylko słowo. Zastanawiam się, które z tych państw, bo Polska przy całej karkołomności tej sytuacji od 1939 roku prowadziła właśnie nie tylko w swoim przekonaniu, ale desperacko chciała zachować tą samodzielność w polityce zagranicznej. O których państwach tamtej, no, chociażby z tej listy międzymorskiej, można powiedzieć, że no, krzyżowanie się tym interesów mocarstwa tak naprawdę, no, kto był czyim klientem, może coś tu oczywiście trzeba powiedzieć. Należy wskazać na tą nieszczęsną, już tutaj wymienianą nie chlubmy się do Czechosłowację, gdzie tak na dobrą sprawę widzimy dokładnie oś, która się krzyżuje pomiędzy Rosją, Francją i Czechosłowacją. Czechosłowacja jest tym łącznikiem starego trójporozumienia. No a z drugiej strony mamy oczywiście tą linię, która będzie łączyła jeszcze jakiś ten centymetr starych państw centralnych, czyli Niemcy. Niemcy, Austria, a potem Węgry. Oczywiście to też jest sytuacja, która się zmienia. Tak samo w przypadku Polski. Inna będzie polityka polska zagraniczna przed 26 rokiem, a inna po 26 roku. Do czego zresztą też przejdę? Jeśli mamy zadania, to chciałbym tylko dodać, to się nie możemy różnić w ocenie nierealistyczności projektu bloku środkowoeuropejskiego, aczkolwiek no, prawda jest taka, że w tamtych realiach innego wyjścia nie było, tylko trzeba było zwrócić tego typu wizję. A innej po prostu polityki się prowadzić nie dało. Poszukiwanie poszerzenia tego pasa niezależności między Niemcami a Sowietami było koniecznością. I to jest po pierwsze. Trzecia Europa to jest ostatni akord tej wizji, związany na dobre i na złe z nazwiskiem Józefa Becka. Natomiast jeśli chodzi Państwa o te dwie sprawy, podzielam to, co mówili moi przedmówcy w 100%, mianowicie w tym sensie, że antagonizm węgiersko-rumuński był tak silny, tak głęboki, że nie było można go zasypać. A teraz jeśli chodzi o stosunki z Czechosłowacją. Cóż, no Czechosłowacja, trzeba powiedzieć jasno, chciała z nami czegoś w rodzaju normalizacji stosunków wzajemnych, trzeba to uczciwie powiedzieć. Byłoby nieuczciwością tego nie zauważyć. Tylko że za wszelką cenę z nami nie chciała czegoś w rodzaju sojuszu. To ją nie interesowało. Uważała, że państwo polskie jest bardziej zagrożone i związanie się z nim jest wystawieniem Czechosłowacji na zagrożenie. Traktat Ryski nie ma przyszłości, traktat Wersalski też nie. Masaryk nawet w publicznym wywiadzie, co się nie powinno zdarzyć, powiedział w 1928 roku, że Pomorze Gdańskie i Gdańsk musi nieodwołalnie wrócić do Niemiec wcześniej czy później. Był potem oczywiście spór dyplomatyczny o to, protest Polski i tak dalej. Więc oni nam proponowali pakt o przyjaźni wieczystej albo o neutralności wzajemnej. Polegałby on na twierdzeniu po prostu niczego innego, tylko wyrażeniu woli, nie agresji. To nasza strona uznała za niewystarczające i propozycji tych nie przyjęła. Mówię oczywiście o latach 33-34 teraz. 32-34 należy powiedzieć. Potem, kiedy byśmy uzyskali układ o nieagresji z 34 z Niemcami, Czesi byli bardzo zaniepokojeni i wtedy oni chcieli, zwłaszcza koła wojskowe, jakiegoś ocieplenia stosunków z Polską. Ale dalej jeszcze polityka zagraniczna kraju była prowadzona w ten sposób, żeby nie wiązać się z Polską. I koła wojskowe nie mogły tam nic zmienić, bo w odróżnieniu od Polski koła wojskowe nie rządziły. Rządzili tylko inni politycy, prawda? A przemożny wpływ Beneša na politykę zagraniczną jest faktem. Także podsumowując i kończąc, trzeba powiedzieć tak, że konieczność myślenia o bloku środkowoeuropejskim jest moim zdaniem niewątpliwa, a że zrealizowanie tego było niemożliwe, to jest druga strona medalu. Trzeba dodać jeszcze taką rzecz, żeby Polska była silniejsza gospodarczo i miała mocniejsze karty w tych rozgrywkach, mocniejsze karty. Jeśli chodzi o trzecią Europę, jeszcze dodam może takie zdanie. Trzecia Europa może miała jakieś szanse, ale trzeba pamiętać, że co do tego nie ma najmniejszej wątpliwości. Kiedy zaczął tą akcję BEK, Niemcy doskonale wiedziały o tym i podjęły energiczną kontrakcję. Niemcy. Także to, musimy to wiedzieć. Bez no, wskazania na to nie jest tak do końca jasne, aczkolwiek trzeba powiedzieć jeszcze tak, że Rumunii zwłaszcza zachowywali się niesłychanie pasywnie wtedy i trzymał się król tego państwa, to
trzymał się dalej hasła Małej Antanty, jeszcze w 1938 roku. No, wobec powyższego jego rozmowy z naszym ministrem Beckiem nie mogły być pozytywne. No, na odcinku bałtyckim blokował nas nieco kontrolę. Pozyskanie Finlandii byłoby cenne, ale tam były mocne wpływy niemieckie. Nie zapominajmy jeszcze o jednym, o tym piszą teraz historycy estońscy i łotewscy, mianowicie penetracja służb sowieckich do krajów bałtyckich. Pokazują się na przykład tego typu informacje, których nie sposób przyjąć bez zdumienia. Na przykład pewnych polityków estońskich albo łotewskich sponsorowało wiadomo co, no, że tak to powiedzmy. Sponsorowało tak to dawno co, na szczęście. No, w latach 20. to mówię teraz. Także no podsumowując 30. Także to był rzeczywiście bardzo dużo. Bardzo proszę. Jest to już naprawdę bardzo krótka refleksja a propos możliwości formowania pod Polską linią jakichś porozumień na terenie Europy Środkowej czy Środkowo-Wschodniej. No był jeszcze jeden, niezależnie od wszystkich już minionych tutaj, jeszcze jeden czynnik, który jest o tyle ważny, że właściwie istotny do dzisiaj. I również dla polskich obecnych prób formowania jakichś takich koalicji w Europie Środkowej, to znaczy problem z Polską na tym terenie. To znaczy Polska, tak. Zdecydowanie równowaga potencjałów, prawda? Polska za każdym razem jest tutaj najsilniejszym spośród tych koalicjantów, największym, ale z drugiej strony nie na tyle silnym, żeby być jakimś przynajmniej regionalnym mocarstwem, do którego te państwa mogłyby się zwracać, prawda? Czyli wywołuje swoim potencjałem, swoją siłą obawy i odpycha od tego porozumienia, ale nie ma dostatecznej mocy przyciągania. I to jest jak problem polskiej polityki aktualnie w II Rzeczpospolitej i obecnie, jak mi się wydaje. To zajrzyjmy jeszcze na kierunek angielsko-francuski, jak tutaj nasza aktywność i jej skutki. Czym? Relacje z Francją i z Wielką Brytanią. No, bo mówiliśmy o tym, jak żyć z jednym z potężnych wrogów, jak żyć z tymi, którzy no, są z różnych względów nie do zorganizowania w taki sposób, jak to było dla nas korzystne. Natomiast no, mieliśmy też formalnie sojuszników. Znaczy, oni się okazywali sojusznikami w praktyce również wielokrotnie, ale na pewno były to relacje skomplikowane i podlegające też w ciągu tego dwudziestolecia interesującym zmianom, zawirowaniom. Na przykład, jeśli pan doktor Łazda. Znaczy, jak się te sojusze skończyły, to widzieliśmy, może powiedzieć, relacje generały, gdyż mimo wszystko jednak no, nie należy zapominać o tej rzeczywistej weryfikacji, jaka nastąpiła 1 września 1939 roku. Ona jest brutalna, ale niestety ona nastąpiła i jest punktem namacalnym, do którego zawsze trzeba się odnosić, niewątpliwie. Problem, tak jak tu było wcześniej mówione, w tych sojuszach zawsze był problemem w dużej mierze rosyjskim, jeśli chodzi o Wielką Brytanię. Jeśli sobie przypomnimy, jak wyglądała debata po gwarancjach brytyjskich dla Polski jednostronnych z wiosną 1939 roku i debata nad tymi gwarancjami w parlamencie brytyjskim, to się okazuje, że to była debata w dużej mierze nie o Polsce, tylko o Rosji. To znaczy opozycja lejburzystów, również zasiadających w opozycji Winston Churchill, no, domagali się przede wszystkim informacji, kiedy i w jaki sposób będzie do tego sformującego się sojuszu antyniemieckiego pozyskać Rosję. Tak na tę sprawę dojście do władzy Winstona Churchilla w dużej mierze zwestowało to, można powiedzieć, ten kierunek polityki brytyjskiej, jaki się wydarzył. Jeśli chodzi o Francję, tak na dobrą sprawę to jest oscylowanie od pewnej formy, no niestety zbyt dużych słów używać. No, Władysław Studnicki porównywał to trochę do relacji pomiędzy Królestwem Polskim, pomiędzy czasami Stanisława Augusta. To znaczy Francja w pierwszym okresie tak na dobrą sprawę wpływała na obsadę polskiego ministra spraw zagranicznych, co zresztą przypomniało się, jakby szerokim echem się odezwało, jej wpływ związany z obsadzeniem stanowiska prezydenta już po upadku II Rzeczpospolitej, a weto w stosunku do
nominowanego generała Bolesława Wieniawy Długoszewskiego. I tak na dobrą sprawę w polityce francuskiej Polska odgrywała przede wszystkim rolę straszaka wobec Niemiec. I to był kluczowy, można powiedzieć, moment. Rola straszaka, który był używany instrumentalnie, zgodnie z interesem francuskim. No tutaj Pakt Reński jest jakby tym najbardziej głównym punktem. Natomiast to pokazuje, jakby od Paktu Reńskiego mamy przynajmniej kilka momentów, kiedy widzimy, że ta polityka francuska jest dość mocno egoistyczna, instrumentalna wobec Polski. To jest oczywiście Pakt Wschodni, który również był... To była taka próba takiego pomostu zbudowania sojuszu francusko-rosyjskiego właśnie za pośrednictwem Czech. W momencie, kiedy właśnie proponowano, żeby Rosja była tym gwarantem granicy francusko-niemieckiej. Później jest ta misja Murstina i w 1933 jakby zapytanie, jak Francja się zachowała z chwilą konfliktu polsko-niemieckiego, no czego jakby do mnie ma się później rezultatem było właśnie zawarcie układu polsko-niemieckiego paktu nieagresji. Natomiast jest jedna za ten czas sprawa. Jakby wracając, przywołując tutaj tą dystynkcję Ceta Mackiewicza a propos sojuszy egzotycznych, które to są. Cet Mackiewicz pisał, że sojusze egzotyczne są te, których upadek jednego kraju nie prowadzi do upadku jego partnera. I takim sojuszem egzotycznym w tej perspektywie i niewątpliwie również prawdziwie był sojusz z Wielką Brytanią. To znaczy Wielka Brytania w razie upadku Polski miała dość poważne problemy, natomiast to nie zagrażało bezpośrednio jej bezpieczeństwu. Inny oczywiście tym sojuszem egzotycznym nie był sojusz z Francją, natomiast problem polegał na pewnej świadomości zagrożenia i współdziałania. No to znaczy to był jednak sojusz pomiędzy silnym mocarstwem, a w pewien sposób krajem zależnym, który próbował się między innymi dzięki paktowi agresji z Niemcami upodmiotowić w tej relacji. W tej sprawie ktoś jeszcze? Jeszcze był parę konieczności, tak, no, proszę Państwa, nie da się na takie pytanie odpowiedzieć, co tu mianowicie Wielka Brytania i Francja, ja rozumiem, takie pytanie było. Tak, no... W ogóle w polityce dwudziestolecia, no bo to jest pytanie, no chciałbym na pierwsze, na miejsce pytanie o Francję, no zrobić osobne wystąpienie, no ale akurat powalił to samo. To jest takie ładne zadanie, natomiast tak najkrócej mówiąc, sojusz z Francją, sojusz polsko-francuski był jednym z najbardziej naturalnych objawów powojennej polityki międzynarodowej. Dlatego, że Francja potrzebowała kogoś na wschodzie, jakieś państwa na wschodzie pozyskać, które by zastąpiły dawnego sojusznika, upadłego sojusznika, to znaczy wiadomo kogo. No więc doszło do zawarcia porozumienia sojuszniczego w 1921 roku. Ale Polska nigdy nie uzyskała w tym układzie sojuszniczym równorzędnej pozycji, bo też uzyskać jej nie mogła. Po prostu była partnerem za słabym, najogólniej mówiąc, i była skazana na rolę sojusznika podporządkowanego. W optyce francuskiej była rzeczywiście też traktowana jako aliant zastępczy, mianowicie tak się dokładnie to tak to trzeba przetłumaczyć to sformułowanie, alliés de remplacement, którego używali politycy francuscy i nie mogliśmy z tego wyjść. Układ Locarno i Pakt Reński, który wspomniał mój przedmówca, pogorszył jeszcze sprawę, a mianowicie Francuzi zaczęli traktować podpisane zobowiązania w 1921 roku jako rodzaj balastu, który przeszkadza w dogadaniu się z Niemcami Stresemana. A Niemcy Stresemana i Republika Weimarska pojawiła się partnerem gotowym do ugody. Do ugody, która zapewni Europie chociaż jakąś chwilę wytchnienie duchowi. Wobec tego sojusz polsko-francuski przechodził coraz gorsze koleje losu i środkiem jego, do jego naprawienia było porozumienie polsko-niemieckie, jakkolwiek to nie zabrzmi. To marszałek Piłsudski powiedział, jak się nie porozumiemy z Niemcami, nie doprowadzimy do poprawy sojuszu z Francją. Czyli porozumienie z Niemcami miało być środkiem do poprawy naszego położenia w ramach sojuszu z Francją. To się nie powiodło, ponieważ układ o nieagresji z Niemcami wywołał, jak wiadomo, falę podejrzeń rozpowszechnianych przez wrogów naszych,
że układ Łodzi z 26 stycznia towarzyszy tajne porozumienie, które zapowiada różne dziwne rzeczy. Albo rozbiór Sowietów, albo dojście Polski do morza poprzez Litwę, poprzez okupację Litwy i tam zrobienie Polsce ujścia do morza, w zamian za oddanie Pomorza i Gdańska, Morza Gdańskiego, takie były koncepcje, w sensie no, skorowanie wyobraźni wrogów Polski rozpowszechniane. No więc krótko mówiąc, nie było żadnej możliwości uzyskania realizacji pierwotnej myśli marszałka Piłsudskiego. Jeśli chodzi o rok 36, bo to jest kolejna cezura, to Polska Deklaracja Sojusznicza z 36 roku otworzyła drogę do naprawienia sojuszu z Francją, ale niestety ostatecznie się też nie powiodła. Wprawdzie sukcesem dużym było to, że sojusz wznowiono, że uzyskaliśmy ponad 2 miliardy franków na zbrojenia, to jest niemało, to nie zrealizowano tego w całości, jak wiemy, to jednak nastąpiła połowiczna, ale jednak no, regeneracja sojuszu. No i potem nadszedł rok 39. Tu trzeba powiedzieć o tym, że w 39 roku ze strony Francji nie byłoby moim zdaniem żadnych możliwości działania i nie otrzymalibyśmy nawet poparcia czysto politycznego, gdyby nie ruch Wielkiej Brytanii, jak i były gwarancje. Teraz przechodzę do sojuszu z Wielką Brytanią. Jeśli chodzi o sojusz z Wielką Brytanią, to jest to krótsza historia. Po prostu Wielka Brytania się naszym rejonem Europy nie interesowała wcale. Panowała doktryna nad Tamizą taka, że granice Imperium Rosyjskiego są nad Renem. Nad Renem. Natomiast w Europie Środkowo-Wschodniej byle tylko był jakiś w miarę porządek i spokój. I że nad tym rejonem powinny należeć do jakiegoś z mocarstw. Można się rozumieć, najlepiej, żeby to były Niemcy. W tych warunkach pozyskanie Wielkiej Brytanii było niemożliwe. Próby zainteresowania Wielkiej Brytanii na przykład rejonem Bałtyku i stworzenie tutaj płaszczyzny do rozmów nie powiodły się. Roman Mowski notabene powiedział takie słowa, że Wielka Brytania dopiero 50 lat po traktacie wersalskim zrozumie, że popełniła błąd, nie doceniając Polski i wtedy zmieni swoją politykę i może dojdzie do porozumienia Warszawa-Londyn. 50 lat miało być. Czyli to byłby rok 1968, jeżeli by ta przepowiednia miała się sprawdzić. Podobnie notabene chyba nie znają tej wypowiedzi, powiedział Skrzyński, którego przypominaliśmy dzisiaj, minister Skrzyński. No więc krótko mówiąc, było zaskakującym zwrotem, że Chamberlain ofiaruje nam gwarancję. Oczywiście można mówić, że tak jak mówił Mackiewicz, że to był sojusz egzotyczny i tak dalej, no ale skoro odrzucamy żądania Hitlera, nie możemy nie brać oferty gwarancyjnej brytyjskiej. Tylko Kaleniec mógłby odrzucić ofertę gwarancyjną brytyjską, odrzuciwszy wcześniej żądania wodza wielkiego sąsiedniego narodu. No więc mając taką sytuację, zdecydowaliśmy się to przyjąć, proponując układ dwustronny, żeby odejść od zależności jednostronnej. Moim zdaniem Józef Beck uzyskał całkiem sporo prowadzoną rozmowę w Londynie. Uzyskał kilka rzeczy. Jasno sprecyzowane było casus federis, to trzeba podkreślić, jasno sprecyzowane casus federis, odrzucenie strasznego wariantu, a mianowicie wariantu włączenia Polski do bloku razem z Sowietami. Pamiętajmy, to że mój przewodnicza to mówił. Brytyjczycy naciskali. Tak, absolutnie. Chcieli bloku. Polska miała być w bloku. Wielka Brytania, Francja, Sowiety i Polska. Jakbyśmy to przyjęli, no to jest pytanie co dalej. No, wiadomo co. Akurat tym razem nie my co. Mianowicie, to się nie stało, tylko mam na myśli coś bardziej subtelnego. Po prostu Związek Sowiecki jako partner Polski, Francji i Wielkiej Brytanii w ramach takiego bloku nie mógłby wypełnić swoich zobowiązań sojuszniczych wobec mocarstw zachodnich bez uzyskania prawa przemarszu przez nasz kraj. No więc krótko mówiąc, armia reprezentująca ojczyznę proletariatu musiałaby jeszcze w czasie pokoju uzyskać prawo wejścia na nasze terytorium. Co by było dalej? Myślę, że nie warto tracić czasu na zastanawianie się. W związku z tym odrzuciliśmy to i to jest drugie osiągnięcie ministra Becka, cokolwiek o nim by nie sądzić. I jeszcze trzecia kwestia.
wyprowadził Polskę z sytuacji podległej, moim zdaniem, to znaczy z sytuacji partnera podporządkowanego, któremu jednostronnie udzielono gwarancji, podnosząc Polskę stosunkowo wysoko, oferując gwarancje wzajemne. Więc moim zdaniem wiosną minister Beck wyszedł z tego całkiem nieźle. No potem, co dalej było, wiemy, był sojusz 25 sierpnia. On był ten sojusz nieco mniej korzystny niż tak zwany protokół bunkracyjny z 7 kwietnia. To jest, nie chcę wnikać te szczegóły, bo to żmudna by to była wypowiedź. Niemniej jednak sojusz polsko-angielski jeszcze, bo to wybitnie należy właściwie mówić, że polsko-angielski, był koniecznością geopolityczną. I jeszcze, dodajmy jeszcze to podkreślić to samo, nie byłoby żadnych ruchów ze strony Francji, gdyby Wielka Brytania w Brexicie nie ruszyła się. Francja w ogóle miała tam, jak dodajmy tu, wypowiedzieć sojusz z Polską. Wypowiedzieć. Po tym, gdy Polska odmówiła współpracy z Francją i Wielką Brytanią w 1938, tylko poszła odzyskiwać Zapolzie na własną rękę, jak wiemy, ambasador francuski w Warszawie, Noel, przedłożył na kierowcę, czyli w ministerstwie, memorandum doradzając formalne anulowanie sojuszu na drodze NOT, tylko na drodze. To zostało odrzucone przez ministra federalnego i przez zarządu pana Radzie, bo Wielka Brytania ma inne zdanie. Mało tego, jest słynna przecież rozmowa von Ribbentrop z 6 grudnia 1938. Tam ponoć Bonne powiedział, że daje Niemcom wolną rękę w Europie Wschodniej. Potem się oczywiście Bonne tego zaparł i stwierdził, że to kłamstwo. A jak było, nie wiadomo. No w każdym razie dopiero po gwarancjach Chamberlaina idą gwarancje brytyjskie, czyli Daladier składa Izbie Deputowanej analogiczne gwarancje. Także krótko mówiąc, bez przyjęcia gwarancji brytyjskich, i bez odrzucenia wspaniałomyślnej koncepcji kooperacji z Sowietami, no czekała nas totalna klęska, chyba że uznamy, że trzeba było po prostu pójść na drogę z sąsiadem zachodnim, na drogę współpracy i ze strony nowymitego przywódcy tego narodu przyjąć wspaniałomyślną, jednorazową i niezwykle umiarkowaną ofertę polityczną. Ale to już akurat to jest ten temat najczęściej u nas funkcjonujący w debatach. Nasza dyskusja będzie się różniła od wszystkich innych, które się toczą, że tej kwestii chyba, że ktoś chce. Jeszcze nawet tak może wyśmiewając się na to, żeby było krótko, dodając do tego, z jednej strony chciałbym tutaj jednak podkreślić, że dystans do tego, mój przynajmniej dystans do Mackiewicza, który tutaj był cytowany, ponieważ no jednak on był mocno żarliwym publicystą politycznym i te jego formuły o sojuszach egzotycznych, no nawet przy tej definicji, która tutaj jest, jednak są dosyć mizerne, bo jeżeli definicja egzotyzmu jest bardzo błyskotliwa, tylko błyskotliwa, ale jest mizerna. Dlatego, że jeżeli byśmy zdefiniowali sobie jako sojusz egzotyczny ten, który nie pociąga upadku drugiego partnera w przypadku upadku pierwszego państwa, to znaczy, że egzotyczny sojusz był egzotycznym sojuszem był sojusz francusko-brytyjski, egzotycznym sojuszem był nie tylko polsko-brytyjski, ale również polsko-francuski sojusz, no bo przecież Polska upadła, a Francuzi dalej ciągnęli, dalej istnieli, prawda? Wszystkie sojusze się działy w Ameryce. Ale to, bo to nie chodzi też, żebyśmy i wszystkie sojusze zdziały w Ameryce. Szanowni Państwo, ja myślę, że tak tylko lekko dotykając tego, o czym Pan Rodziewicz mówi i Pan Profesor Kornat już szeroko przedstawił kontekst, ja chciałem powiedzieć o tym ogólnoeuropejskim, a nawet w pewnym sensie geopolitycznym układzie. Polska była wśród krajów, i o tym też mówił Jacek częściowo, Polska była wśród krajów, które były zainteresowane żywotnie utrzymaniem ładu wersalskiego. Nie mógł być sojusznikiem Polski kraj, który dążył do zlikwidowania ładu wersalskiego i to w pierwszym rzędzie kosztem Polski. Takie kraje, które były przeciwnikami ładu wersalskiego
i chciały go likwidować w pierwszym rządzie Rzeczypospolitej Polskiej, były dwa. Związek Sowiecki przede wszystkim i Niemcy. Oczywiście były też inne, ale właśnie tu nie było tego kontekstu polskiego w przypadku Węgier akurat. My, szukając sojuszników, mogliśmy szukać sojuszników wśród tych krajów, które z jednej strony były potężne, z drugiej strony potencjalnie mogłyby uczestniczyć jako partner niwelujący nasze zagrożenia, przynajmniej jedno z podstawowych. A po trzecie, to miały być państwa, które też są zainteresowane w utrzymaniu ładu wersalskiego. I w sposób naturalny takimi partnerami byli Francuzi i Anglicy. To, że trzeba do sojuszu znaleźć partnera, to jest inna rzecz, o tym profesor Kornat ładnie powiedział, że jednak to się udało, a nie musiało. Natomiast wydaje mi się, że jest ważne, żebyśmy pamiętali, że Polska nie szukała sojusznika do tego, żeby jakoś przetrwać. Polska szukała sojusznika do tego, żeby przetrwać jako kraj wolny, niepodległy, suwerenny. Każdy sojusz z krajem, który miał przeciwstawne wektory polityki w sprawach zasadniczych, a jednocześnie był sąsiednim mocarstwem, był dla nas niebezpieczny. My związaliśmy się sojuszem naturalnym z Francją, która była, no w końcu lat 30. miała właściwie najsilniejszą armię kontynentu. Po to połączenie... Zatem ta armia została w 40. pozostaje taka. A no właśnie, co oni z tym zrobili? Bo to jeszcze jest kwestia tego, że niestety nie mamy wpływu na to, kto rządzi tą Francją i jaka jest tam w ogóle kondycja elit politycznych. Ale faktem jest, że ta armia była największa. I ten sojusz mógłby wygrać, tak? Już nie wchodzimy w to dalej. Nie, ten sojusz mógł zadziałać. Nie. Szanowni Państwo, myślę, że trzeba o tym pamiętać. Znaczy, jeśli chodzi o kilka uwag, jeśli chodzi o sojusze egzotyczne, oczywiście to nie chodzi o taką natychmiastową i równoczesny upadek, ale pewne następstwo. No, prawda jest taka, że historia w pewien sposób zweryfikowała to znaczy po upadku Polski niedługo musieliśmy czekać na upadek Francji, natomiast Wielka Brytania mogła, kierując się swoim różnie pojętym interesem politycznym, nawet się ułożyć z Niemcami i nawet jakby w jakikolwiek sposób funkcjonować. Jakby to wyglądało, to jest inna sprawa. Druga sprawa. Zostawiając to, co się działo w okresie 1918-1921, a 1936-1939, następuje zasadnicza różnica. To nie jest, mówiliśmy o pierwszym okresie, że to był okres odwagi i to był okres aktywnego kształtowania, nie za pomocą, również za pomocą traktatów, ale aktywnego kształtowania, jakby wybieganiu pewnym zagrożeniem naprzeciw. Rok 1938-1939 to jest taką sprawę polityka pasywna i przygotowywanie się na burzę. I tak na dobrą sprawę widać pewne asekuranstwo w tym i tak na dobrą sprawę jakby kurczowe trzymanie się traktatów. Tu już jest ewidentnie inna pozycja, już nie ma pozycji, że kształt jest coś od nas zależne. Kolejna sprawa, czy się udało? Oczywiście udało się wciągnąć Francję i Wielką Brytanię do sojuszu i to jest niebywały, no Beck więcej nie mógł zrobić. Trzymając się tego paradygmatu i tych założeń, to jest jego niebywały sukces. Natomiast w konsekwencji jednak bądź co bądź, moim zdaniem, przynajmniej się nie udało. Kolejnym elementem, na który trzeba zwrócić uwagę, to jest jednak, i będę się tego trzymał, zasadnicze, niewiarygodne ignorowanie zagrożenia ze strony Związku Radzieckiego. Trudno tak na dobrą sprawę zrozumieć, w jakikolwiek ten układ geopolityczny, w którym Polska się poruszała i w tych wszystkich planach strategicznych był pewnym schematem, w którym nie brano pod uwagę realnego zagrożenia ze strony Związku Radzieckiego. Co w zasadniczy sposób determinowało oczywiście nasze zaufanie w stosunku do sojuszników i w zasadniczy sposób również zdeterminowało to, co się później stało, dlatego że wejście do rozgrywki w sierpniu, już jakby zapraszanie przez Niemców o wiele wcześniej się zaczęło, w okolicach początku 1939 roku takie sądowanie, ale wejście Sowietów
w sierpniu 1939 roku do rozgrywki zasadniczo modyfikuje i burzy wszelkie plany i nasze strategie i w dużej mierze prawdopodobnie odpowiada za to, co się stało we wrześniu 1939 roku. Natomiast na tą alternatywę Polacy nie byli kompletnie przygotowani. Wydaje się, że nawet z punktu widzenia teorii, już nie mówiąc o praktyce. I tak na dobrą sprawę pytanie, według mnie, które należało od samego początku zadać i które jest chyba najtrudniejszym pytaniem, to jest właśnie pytanie o to, o ten moment zignorowania albo niezauważenia zagrożenia rosyjskiego w stosunku do Polski, a w szczególności, że mogliśmy widzieć umizgi Hitlera w stosunku do Rosji sowieckiej, które powoli narastały, były widoczne. Po drugie, B, również mieliśmy doświadczenie polityki francuskiej, która jednak patrzy na ten Związek Radziecki i jednak go cały czas próbuje wsadzić nas z nimi do jednego worka. I po trzecie, B, również polityka brytyjska, która również była żywotnie zainteresowana powrotem wielkiego wschodniego sojusznika ET. I tu jest tak naprawdę sprawę, według mnie, moment kluczowy do rozważań. Ja nie twierdzę, że to jest jedna prosta odpowiedź, ale zignorowanie tego momentu jest punktem ciężkości oceny całej polityki II Rzeczpospolitej i początkiem dyskusji. W tym sensie zgodzić się z tym, co tu pan doktor powiedział, że rzeczywiście nie rozpoznano na czas zagrożenia, które nadchodzi ze wschodu. Tyle tylko, że w moim głębokim przekonaniu nawet wiedza o tym niewiele by zmieniła, bo w moim głębokim przekonaniu po prostu nie mieliśmy zrobić nic do zrobienia. Czuję to na tyle, że ta rzecz jest w moim głębokim przekonaniu. No bo skutecznie bić się w opuszczeniu na dwa fronty jest niemożliwością oczywiście udaremnić transakcje Ribbentrop-Mołotow, tak samo byłoby w żadnym wypadku nie można, nawet gdyby minister Beck powziął przekonanie o tym, że nadchodzi taktyczny sojusz, krótkotrwały taktyczny sojusz Berlin-Moskwa. Wiedza, ja nawet o tym pisałem wielokrotnie, ewentualna wiedza o tajnym protokole i jego zawartości, który był dołączony do paktu o nieagresji z 23 sierpnia, prawdopodobnie nie zmieniłaby niczego w postępowaniu wobec polskiego, bo nie wiadomo, co by można było zmienić, tego nic. Wiedza, którą nie podzielili się z Francuzi, Amerykanie. Co by mogli zmienić? Francuzi i Amerykanie posiadali tę wiedzę, tak. Nie przekazali nam tych informacji. To świadczy przynajmniej o Francuzach jako państwie, które, dyplomacji, która nie zdecydowała się tego zrobić. To też wystawia określone świadectwo charakterowi ówczesnych stosunków wzajemnych. Niemniej to jest tak logiczny scenariusz, że w moim przekonaniu jakakolwiek polityka musiałaby zakończyć się tak samo. Nie potrafię sobie wyobrazić jakichkolwiek skutecznych działań ani prewencyjnych, ani reakcyjnych, czyli będących odpowiedzią na jakieś działania wrogów. Nie potrafię tego. Absolutnie. W takim razie Polska była nieunikniona. Tym właśnie tak. Pan Ribbentrop Mołotow sprawia, że nie uniknęła. Znaczy, założywszy, że rozpatrujemy tylko możliwości działania strony Polski. No, tak. Dlatego, że gdyby mocarstwa zachodnie w pełni zrealizowały swoje zobowiązania sojusznicze. Nie zrealizowały, bo wiedziały, że. Bardzo pouczający, interesujący przykład, że nie ma takiej dyskusji o polityce zagranicznej II Rzeczypospolitej, która nie dojechałaby do tego punktu. No ale trudno nie dojechać. W oczywisty sposób. Nie, ale dojechała nie tylko w sensie, że się o nim mówi, ale że on inspiruje też taką spontaniczną, żywą jakąś letnią, emocjonalnie wymianę zdań. Ale chciałbym jeszcze dodać do tego jeden drobny element, o którym jeszcze tam 20 czy 30 lat temu nie mogliśmy mówić, bo nie znaliśmy sowieckich archiwów. Dzisiaj wiemy, że pierwszy ambasador amerykański w Sowietach, Bulit, który później był ambasadorem w Paryżu,
we wrześniu 1939 roku słusznie oceniał, że jeżeli doszłoby do reakcji Zachodu i jeżeli konflikt by się przedłużał, to Sowieci nie ruszyliby się z miejsca, bo to samo było z kolei z archiwów sowieckich wiemy, że... Bo wielokrotnie też, przepraszam, ale skończ Boże. Z archiwów sowieckich wiemy, że Stalin miał dosyć konsekwentnie poukładany program działania. To znaczy, on czekał na wojnę, ale nie po to, żeby od razu się w nią zaangażować, tylko po to, żeby długotrwały, wyniszczający różne strony konflikt spowodował, że w pewnym momencie Europa osłabiona i z jednej i z drugiej strony stanie się łupem tej stale wzmacnianej, rozbudowanej. Tutaj chcę dodać, żeby nie wyszło w ten sposób, że tylko pan Gulik to przewidział, tylko tego rodzaju rozumowanie wypowiadane w różnych wersjach stylistycznych natrafiamy w dokumentach dyplomatycznych Polski z 1939 roku dziesiątki razy. Każdy, kto zajrzał do tych rzeczy, które opublikowałem na ten temat, spotka tam liczne cytaty źródłowe, dokładnie to potwierdzające. A więc krótko mówiąc, zakładamy w Warszawie, że jeśli będą wypełnione zobowiązania sojusznicze, to Sowiety nie ruszą. Nie dlatego, że są krajem pokojowym albo że nas kochają, tylko dlatego, że w ich interesie będzie przyjąć taktykę wyczekiwania. Natomiast tutaj, tak jak powiedział zresztą pan prowadzący, trzeba też pamiętać o tym, że realizacja protokołu, bo jeżeli mówimy o wykonaniu zobowiązań, to musimy mówić o realizacji protokołu Kaczyńskich na Meleę, bo to była podstawa operacyjna sprzymierzonych armii. Jeżeli by protokół Kaczyńskich na Meleę był realizowany, to mamy prosty problem. No, ofensywa generalna na froncie zachodnim miała ruszyć 18 września. A 18 września jest w tej sytuacji wiadomej. Natomiast nie wykonano tego, co mogłoby może coś zmienić, mianowicie uderzenia lotniczego. Uderzenie lotnicze. I za długo zwlekano, aż czynni zwlekano z wypowiedzeniem wojny. I aby to się było przyspieszyło, decyzja wojny powinna być moim zdaniem no, trochę wcześniej, choćby wieczorem pierwszego, użycie lotnictwa. Tego lotnictwa nie użyto oczywiście, jak wiemy. No tu jest klucz do sprawy, natomiast ofensywa lądowa generalna, którą Gamelem obiecywał, miała ruszyć rano 18. Ale gdyby zobowiązania francuskie były takie, tak? Ograniczone działania lotnicze natychmiast, tak. Ograniczone działania wojskowe na miarę możliwości trzeciego dnia wojny. Brytyjskie lotnictwo już miało operować na dalekim zasięgu, natomiast 15 dnia nie było, nie było, tak, 15 dnia. A mobilizację zaczęto 3. Więc ja zmierzam do tego, że gdyby przed tym 17 września były te działania, gdyby były te sekwencje, które pokazują, że sojusz jest realizowany, to nie byłoby prawdopodobnie 17 września, co wiemy wystarczająco dobrze właśnie z sowieckiego nastawienia wychodzącego z archiwów sowieckich dzisiaj. I zmierzam do tego, że o tym Bielicie mówiłem właśnie jako przykłady tego, że to było dostrzegane. Pięknie to dostrzegał w ogóle już w kontekście szerszym również Robecki w 1940 roku. Ale to jest inny temat. 1939. I są zapiski Robeckiego, są bardzo cenne z 1939. I to jest niezwykle przenikliwa analiza w ogóle geopolityczna, bez dostępu do dokumentów, jakie my dzisiaj mamy. I szanowni państwo, ja myślę, że tak czy inaczej wracamy do tego, że była szansa na zwycięstwo i wcale to nie musiała być klęska i wcale nie byliśmy predestynowani do tego, żeby być obszarem okupowanym, albo się związać z jednym, albo drugim naszym wrogiem niebezpiecznym, tak? Czyli z Berlinem, albo z Moskwą. Mogliśmy wygrać, ale partner nasz, czyli Francja, musiałaby się wykazać zrozumieniem i to jest bardzo ważne. Nie naszego interesu, własnego interesu. Ja bym i dlatego ten sojusz miał sens. Ja bym powiedział tak, sojusze oczywiście miały sens, natomiast no, wydaje mi się, że w 1939 roku szans nie było żadnych. To właściwie nie jest odkrywcze. Natomiast jeśli ktoś proponuje podporządkowanie Polski jednemu z wielkich sąsiadów, czyli zachodniemu albo wschodniemu, aby uniknąć
świadomość, jacy ci sąsiedzi wtedy byli, to jest to samo, co się proponuje ciężko Koremu, żeby po prostu popełnił samą. I na koniec ostatnie zdanie. Skończyłby swoje cierpienia szybciej. Ale to nie jest podanie. Chciałem przypomnieć to, co lubię przypominać. Jednak ten sojusz w tej czekalni był o wiele solidniejszy i o wiele twardszy niż artykuł 5 traktatu waszyngtońskiego. Mam wrażenie, że właśnie coś wyjęto. Bardzo łatwo mówić, jak znaleźć sobie w tym sojuszniku. Ile mamy trzymać teraz? Ile mamy dni trzymać sami w obronie? Teraz w ogóle nie ma mowy o tym. Można podjąć działania, nie wykluczając użycia siły zbrojnej. Na tym polega, że poza wszystkim, co wszyscy zajmują. Tak, tak, owszem, owszem. Powiem tak, nie wyczerpaliśmy tego, co było w naszym programie działania, były tam też naprawdę interesujące, ale no cóż, zwłaszcza jeśli chodzi o tak zwane instrumentarium, czym tak naprawdę, jak szerokie były narzędzia, którymi mogła się nasza dyplomacja posługiwać, ale to pewnie w ramach samodzielnej lektury tą wiedzę zdobyć można. Natomiast gdyby Państwo byli tak uprzejmi i zainteresowani przez te dwie godziny, że istotnie pytania, komentarze jak najbardziej. Każde są naturalnym zwieńczeniem każdego spotkania z tego cyklu. W ogóle wyrażamy podziw, że Państwo przetrwaliście. Tak. Ja mam jedno pytanie. Nie został w ogóle poruszony kontekst południowej Europy, nie tych sąsiadów najbliższych. To jest lista problemów, których nie poruszyli. Tak. Niedużą przyciągną parę ładnych kart. Też są duzi gracze. Europa południowa, ale co Pani ma na myśli na tej południowej? Włochy na przykład? Nie, bardziej Europę Południowo-Wschodnią. Czyli Grecję, Jugosławię, Turcję, tak? Turcję. No to nie mogę oczywiście na to odpowiedzieć, nie, czy może później zbiorczo, czy tak, może... Znaczy, zobaczymy, ile jest pytań i komentarzy. Jeśli chodzi o takie momenty niepolemiczne, tylko pytanie o zdobycie jeszcze wypowiedzi, to zbiorczo jest trochę praktyczniej. Tak. Więc jeśli są... Ja jeszcze, ja z przyjemnością słuchałem, jak zawsze, od pana profesora Kornata, dużo się dowiedziałem, ale z takiego politycznego punktu widzenia, od którego ja się nie mogę uwolnić oczywiście, no, nie bardzo... Politycznego czy politologicznego? Politycznego. Nie bardzo mogę zrozumieć to, ten moment, może to był tylko lapsus ze strony pana profesora, że szans na zbudowanie tego bloku środkowo-europejskiego nie było żadnych, ale trzeba było wymyślać. Nie wydaje mi się to jakoś. Nie wydaje się to panu przekonujące. Tak. No, uważam, że nie należy. Czego się nie da zrobić, prawda? Trzeba szukać. Odwołując się do metafory, ciężko chory człowiek myśli nie da go zrobić. Bardzo często kończy się to pogrzebem, ale myśli nie da go zrobić. To ostatnie. Takie życie. No to w takim razie, że to też pani... Ja bym to określił jako egzystencjalne fragmenty, no, ale to może jeszcze się nie, tak? Ja się rozpoznaję coś innego. Tak, jeszcze? No to w takim razie mamy tylko komentarz, wyjaśnienie do wątpliwości pana oraz pytanie o Europę Południową. Jeśli chodzi o kwestię bloku środkowoeuropejskiego, no ja to oczywiście co powiedziałem było nieco żartobliwe, ale... No my dzisiaj to wiemy, że nie miało, to jest prawo sądu historyka ex post, to trzeba od tego zacząć i uwikłanie tych, którzy tworzą historię w danym czasie, Ige Nun. Da? Mianowicie, no, nie zdawano sobie sprawy z tego wszystkiego, co dzisiaj wiemy. Na przykład polscy politycy nie mogli znać tajnych dokumentów czeskich, że nie chcą wcale się z nami łączyć, a historyk dzisiaj wystarczy pojechać do Pragi. To nawet nie jest tak specjalnie drogo. Można i do archiwum i te dokumenty przeanalizować. Więc krótko mówiąc uważam, że no, po prostu nie było innej opcji alternatywnej, a historyk dzisiaj może to ocenić jako rzeczywiście skazane na niepowodzenie. I rację mieli ci, którzy usiłowali tę ideę jakoś wprowadzać życie i
I rację mają ci, którzy oceniają to jako nierealistyczne ekspozyt, czyli historycy. Chodziło o poszerzenie pola manewru dla Polski. Chodziło o stworzenie pewnego ugrupowania między Niemcami a Rosją. Grano kartami bardzo sprawiedliwie, to nie ulega żadnej wątpliwości. Ale w latach 30. no jednak trzeba się zgodzić chyba z tym, Polska była dużo silniejsza niż w latach 20. Prawda? W latach 30. Polska była dużo silniejsza. Trzeba jeszcze powiedzieć jedno. Polska myśl o bloku środkowoeuropejskim ciągnie się przez całe dwudziestolecie. Ale tak naprawdę próbę tej realizacji to jest wizja trzeciej Europy ministra Becka, kiedy minister Beck zdecydował się działać tak, jak działał w 1937 roku. To był wtedy problem. Problem taki. Widać było, że Czechosłowacja jest skazana jednak na klęskę. No bo osamotniona, coraz bardziej wyraźnie opuszczona. Myśmy Czechosłowację obronić nie mogli, moim zdaniem. To jest, myślę, zupełnie oczywiste. Myśmy Czechosłowację obronić nie mogli. Nie bardzo prawdziwe. Proszę? Nie bardzo prawdziwe. No ale gdyby była alternatywna polityka, gdyby była inna polityka, myśmy Czechosłowację obronić nie mogli. Myśmy się nie mogli też biernie przyglądać temu. Moim zdaniem idea Becka, aby masę spadkową Czechosłowacji wykorzystać do stworzenia nowego układu sił, ciągnąć to w kierunku trójkąta Polska, Węgry, Rumunia, była ideą racjonalną w tamtych warunkach. Ona oczywiście okazała się kosztowna, ta idea, bo przyniosła zaangażowanie Polski do akcji przeciwko Czechosłowacji, co nie muszę tłumaczyć, jak się skończyło. Skończyło się akcją jednostronną klimatu polskim z 30 września 1938. Ale czy przyglądanie się biernie temu było drogą, było wyjściem? Ja mam co do tego bardzo poważne wątpliwości. Pewnie tutaj mój wywód nie jest specjalnie oryginalny, może to nie do końca przekonujący wszystkich krytyków polityki ówczesnej, ale ja inaczej tego nie widzę. Myśmy mieli oczywiście możliwość jako Polska podjęcia innych działań, ale wymagało to, to trzeba powiedzieć kategorycznie, wymagało to decyzji w Pradze, żeby się oni bronili i przyjścia sprzymierzonych pomocą Czechosłowacji. A mówiąc o sprzymierzonych, mam na myśli Francję, poparto tylko wydanie. Francja sama nie była zdolna do tego, niestety. Krótko więc mówiąc, nie potrafię wyobrazić sobie innej polityki w tamtych warunkach. Możemy powiedzieć, że ultimatum było niepotrzebne. Możemy powiedzieć, że to było niewarte takich działań. To jest nasze prawo do ocenienia się. Ja w każdym razie widzę... Ja pamiętam. I na pytanie jeszcze, kończąc, odgadałem, to przepraszam, mianowicie, proszę Pani, jeśli chodzi o to, co Pani nazywa polityką południowej Europy, czy też południowo-wschodniej Europy, to trzeba powiedzieć tak. Pożądanym partnerem byłaby dla nas Turcja, ale z Turcją nie można było zacieśnić stosunku z przyczyny bardzo prostej. Mianowicie republika stworzona przez kemalistów na gruzach reżimu sułtana uzyskała strategiczne partnerstwo z ojczyzną Pederiatu. Tak trzeba to powiedzieć. W 1925 roku był podpisany układ o przyjaźni wieczystej i kemaliści uważali, że mając dobre stosunki z Sowietami, mogą sobie pozwolić na prowadzenie polityki naprawdę niezależnej. Turcja oczywiście nie jest mocarstwem w dobie międzywojennej, ale prowadzi politykę naprawdę niezależną. W tych warunkach pozyskanie Turcji jako alianta, oczywiście alianta w rozumieniu obronnym, bo tylko o takiego kogoś chodzi, przeciwko wrogowi na wschodzie, było niemożliwe. Z gruntu skazane na niepowodzenie. Wyciągnąć mogliśmy od Turcji tylko to, że była ona pewnym rodzajem bazy dla ruchu prometejskiego. Nie ma to, co mi chodzi. Czyli emigracja narodów ujarzmionych przez Sowiety, która się grupowała do walki z tym krajem i polski wywiad podpierał. Wykorzystywaliśmy terytorium Turcji do tego działania.
Jeśli chodzi o Grecję, no to jest to państwo małe, może ewentualnie do wzięcia pod uwagę w bloku Międzymorza, gdyby taki kiedykolwiek powstał. A jeśli chodzi o Jugosławię, no to jest to przede wszystkim komponent małej Antanty. Do małej Antanty byśmy wcale w chodzić nie chcieli, bo nam by to nic nie dało. Myśmy chcieli jako Polska raczej mała Antanta rozbić. No i oczywiście słusznie, bo to by poprawiło nasze położenie, gdyby mała Antanta przestała istnieć. Krótko mówiąc, z Jugosławią mieliśmy stosunki ożywione, niepozbawione sentymentów wzajemnych. Jednakże nie do wykorzystania, notabene widząc zagrożenie ze strony Włoch, presję Włoch, premier Stojadinowicz zdecydował się na politykę moim zdaniem słuszną, chociaż oczywiście nie uratował swojego kraju. Postanowił zacieśnić z Berlinem stosunki. W ten oto sposób i to państwo odpadło z kalkulacji dla nas, przypomnijmy. No bo widząc, że presję Włoch, lepiej się dogadać z Berlinem, wtedy będzie łatwiej. To była koncepcja premiera Stojadinowicza. No jeśli chodzi o Włochy, o których wspomniałem na koniec badania, można powiedzieć takie, za bardzośmy na ten kraj liczyli i za wysoko oceniliśmy jego możliwości. W dniach marca 38, bardzo gorących dniach marca 38, Józef Beck przeprowadził całkowicie bezowocne rozmowy z premierem tego kraju, Mussolini i z ministrem Cianą. I trzeba powiedzieć, że był tak bardzo zażenowany poziomem tych rozmów, ogólnikowością, niesłychaną dojeźliwością od Niemiec, że opuścił ten kraj no, mało przyjemnym nastrojem. Dziękuję bardzo. Na pocieszenie można dodać, że Włosi mimo to i tak zawyżyli również swoje możliwości. Mimo, że mieli męża stanu dużego formatu, jak to jest Solini, no, niewiele nam mogli pomóc, niewiele mogli go wyciągnąć do wyciągnięcia. Ktoś z pan jeszcze... Czy ja może tak podsumowująco, bo ja bym bardzo wyszedł takie wrażenie, że tak musiało być i innej drogi nie było. Jakby trochę na zasadzie komentarza, tutaj myślę, że ośrodek myśli politycznej się bardzo, bardzo ucieszy z tego, to z tym należy trochę z Bocheńskim polemizować i z tym projektem, który on to proponuje. I jest to trochę myślenie, według mnie, oparte na realiach, przede wszystkim jednak patrzące na to, że Polska leży pomiędzy Niemcami, a Rosja ma nie pomiędzy Niemcami. I to właśnie bardzo zwięzłe, nawiązujące do tytułu naszego dzisiejszego spotkania, podsumowanie. Ktoś jeszcze chce? Ja może jedno zdanie. Tak na koniec, bo mamy w temacie między Niemcami a Rosją, czyli gorzej być nie mogło. Ja szczególnie wielbicielom historii alternatywnej starałbym się polecać. Czy na sali tacy są? Może potwierdzę. Starałbym się polecać jednak myślenie. No, my przedstawiciele pokolenia generalnie trochę tak bardziej otwartego na historię alternatywną. No, to otwieramy tak do przestrzeni w ogóle. Myślenie w dwie strony, ponieważ w swoim czasie wynotowałem sobie z jednej z gazet krakowskich z końca grudnia 1899 roku takie stwierdzenie, że po tych wszystkich doświadczeniach, jakie spadły na Polskę w XIX wieku, po tych katastrofach i po tym, że bilans tego wieku jednak nie daje nam wolnego państwa, można tylko stwierdzić, że XX wiek może być już tylko lepszy, bo gorzej być nie może. Jak wiemy, różnego rodzaju kataklizmy, jakie nas spotkały, nie mieściły się w głowie. Tematem być może na oddzielny program, jeżeli będzie jeszcze patriotyzm jutra, jest II wojna światowa, ale szanowni państwo, tym, którzy mówią, że mogło być lepiej, ja staram się też przypominać, że mogło być gorzej. Moglibyśmy sobie wyobrazić również scenariusz taki, w którym wcale obwódka kaliningradzka nie musi być ograniczona tylko do górnej części, do północnej części. Wcale Polska nie musi się składać z ziem od Bugu do Odry, może być kadłubkiem, tak jak to było punktem wyjścia w strategiach wojennych. Ale to jest właśnie tak, to znaczy odpowiadam na to pytanie, bo to jest pytanie o historii alternatywnej. Ja mówię, że jak myślimy o tym,
czy mogło być lepiej, powinniśmy też myśleć o tym, czy mogło być gorzej. Tak, żeby nie doczekać chwili, kiedy trzeba, więc będzie lepiej już było. Bardzo Państwu, Panom bardzo dziękuję za udział w dyskusji.